Szczęść Boże. Jak co roku gromadzimy się na Bałtyckim Festiwalu Nauki w Gdańskim Seminarium Duchownym. W tym roku przeżywamy ustanowiony przez papieża Franciszka Rok Rodziny. I właśnie wokół rodziny chcielibyśmy tym razem skupić naszą uwagę. Tematy, które dzisiaj będą poruszane, będą dotyczyły właśnie tego, czym jest rodzina w dzisiejszych czasach w Kościele. Ona stanowi szczególną wartość. Rodzina, tak jak mówi dzisiejszy tytuł, jest nadzieją Kościoła. I zatem chcemy spojrzeć na rodzinę, która z jednej strony jest targana różnymi doświadczeniami, sytuacjami trudnymi, nie zawsze nawet w dzisiejszym świecie właściwie i dobrze definiuje się, czym jest rodzina, a jednocześnie jest ona nadzieją na przyszłość, bo przecież patrzymy na nią również jako tą rzeczywistość, w której każdy z nas wzrastał i wzrasta. Jest okazją do tego, co nieraz przecież mówimy, choćby w naszym polskim porzekadle, niedaleko pada jabłko od jabłoni, a więc od tego, jakie są nasze rodziny, jacy są rodzice, jacy są najbliżsi krewni, tacy są potem ci, którzy w tej rodzinie żyją i te wartości, te zasady, które człowiek przyjmuje, będąc właśnie w rodzinie, w tym, w czym jest wychowywany, potem to kształtuje go przecież na całe życie. I my dzisiaj chcemy spoglądać właśnie w stronę rodziny jako tej nadziei Kościoła, jako tego, tej rzeczywistości właśnie swoistego nawet kościoła domowego, miejsca, gdzie człowiek może również i wzrastać duchowo, rozwijać się, by potem w przyszłości, będąc osobą dorosłą, na przykład zakładając własną rodzinę, te wartości przekazywać kolejnym pokoleniom. I dlatego dzisiaj wraz z trzema naszymi prelegentami chcemy się pochylić nad tym tematem. I dlatego witam bardzo serdecznie panią profesor doktor habilitowaną Magdalenę Błażek, prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, wykładowczynię naszego seminarium. Pani profesor przedstawi nam temat Rodzina współczesna, wyzwania i zagrożenia. Kolejnym prelegentem będzie ksiądz dr Andrzej Dańczak, wykładowca naszego seminarium. I wysłuchamy referatu Rodzina chrześcijańska w trosce o ekologię człowieka. I wreszcie jako trzeci wystąpi ksiądz dr Krzysztof Drews, dyrektor Kolegium Teologicznego w Gdyni. Z wykładem Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę w oparciu o nauczanie papieża Jana Pawła II. Naszych prelegentów zapraszam do stołu prezydialnego, a panią profesor o przedstawienie pierwszego referatu. Chciałam wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać. Szczęść Boże wszystkim, którzy tutaj się zgromadzili. Ponieważ jestem psychologiem, to będę mówiła z perspektywy psychologicznej, ale oczywiście również wiążącej się z perspektywą duchową, bo jestem też człowiekiem wierzącym. W związku z powyższym ta perspektywa jest mi również bardzo bliska. Postaram się Państwu nakreślić na początek parę zagrożeń, które współczesną rodzinę spotykają, ale zakończyć chciałabym bardzo pozytywnie, dlatego że uważam, że wszystkie takie wystąpienia należy kończyć pozytywnie, aby słuchacz wyszedł z jakąś wiedzą, którą będzie mógł wdrażać w swoje życie i którą będzie mógł się posługiwać i wykorzystywać w praktyce, dlatego że
Psychologia na przestrzeni swojego istnienia, pewnie niektórzy z Państwa nie do końca wiedzą od kiedy, ale to jest koniec XIX wieku, jak stała się nauką, więc strasznie młodą nauką jest. Rodziną się zajmuje, aczkolwiek temat rodziny nie jest tematem wiodącym, bo jak zajrzycie sobie Państwo do podręczników psychologii, na przykład Filipa Zimbardo, to takiego rozdziału jak psychologia rodziny w nim nie ma. A tak jak gdyby bycie w rodzinie, życie w rodzinie, rodziny, które posiadamy, które nas kształtują, nie odgrywały takiej bardzo znaczącej roli. I to jest pewnie coś, co wymaga jakiegoś uzupełnienia. To, z czym się mierzymy we współczesnym świecie i z czym mierzą się również rodziny, to mierzymy się z takim rozwichrowaniem, takim zagubieniem, z taką niedoskonałością, niemożnością określenia kierunku swojego życia, kierunku swojego rozwoju, kierunku rozwoju rodziny. Ja się w pracy psychologicznej coraz częściej spotykam z takimi osobami, które zakładając rodzinę nie rozmawiają o tym w ogóle, jaka ona ma być, co chcieliby w tej rodzinie zrobić, kontynuować, wdrażać, jakie wartości chcieliby realizować w swoim życiu rodzinnym. To nie są w zasadzie bardzo często tematy towarzyszące młodym ludziom, którzy takie rodziny zakładają. I to się potem rzeczywiście odbija w życiu codziennym na pewnych nieporozumieniach, konfliktach, trudnościach, a czasami nawet na daleko idących rozbieżnościach, bo jedna z sytuacji, z jaką się zetknęłam w swoim życiu, była taka, że małżonkowie przed ślubem nie rozmawiali o tym, czy chcą mieć dzieci. No i po ślubie się okazało, że pan chciałby, akurat nie było standardowo, pan chciałby z pięcioro, a pani w ogóle. No i zrobił się potężny problem. W związku z powyższym ta para niestety natknęła się na poważną przeszkodę i przeżyła ogromny kryzys związany z tą sytuacją, ponieważ ich świat wartości, ich ukierunkowanie bardzo mocno się rozbiegało i nie było spójne. Także to są bardzo ważne rzeczy. My wchodzimy w rodzinę, zakładając rodzinę, wchodzimy z pewnym wyposażeniem, o którym tutaj ksiądz prorektor mówił, używając sformułowania niedaleko pada jabłko od jabłoni. W psychologii mówimy o tym, że jest to tak zwany przekaz transgeneracyjny, czyli z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne wzorce zachowań, myślenia, odczuwania, reagowania, rozwiązywania konfliktów, czyli wszelkie zachowania są w dużej mierze determinowane przez to, z jakiej pochodzimy rodziny, co oczywiście nie zwalnia człowieka ani z pracy nad sobą, ani z tego, że może posługiwać się swoją wolną wolą i swoim rozumem w rozwiązywaniu różnych problemów, ale rzeczywiście często możemy natknąć się na takie sytuacje, w których reagujemy w jakiś sposób, nie do końca rozumiejąc dlaczego. Reagujemy tak dlatego, że z takim wzorcem weszliśmy w swoją rodzinę. W taki wzorzec wyposażyła nas nasza rodzina. Ja bardzo dobrze pamiętam taką sytuację ze swego życia, jak powiedziałam takie zdanie do mojej córki i w tym momencie doznałam olśnienia pod tytułem mówię coś, co mówiła moja mama, a ja niekoniecznie to lubiłam, a zatem koniec, powiedziałam sobie, Magdaleno, zatrzymaj się, dalej nie idziemy tą drogą, będziemy to zmieniać, ponieważ pamiętam, że jako dziecko było to dla mnie dosyć, jak byłam dzieckiem, było to dla mnie dosyć trudne, więc to są takie wzorce, które rzeczywiście włączają się bardzo automatycznie. O tym warto pamiętać, ponieważ my mamy na te automatyzmy mały wpływ, ale jak sobie je uświadomimy, to możemy na nie wpływać. Współczesna rzeczywistość, jak tu widzicie, jest jak puzzle. Trzeba ją składać z różnych kawałków. To jest takie zdanie, które tak naprawdę odnosi się do bardzo wielu elementów naszej rzeczywistości. Do sposobu, w jaki definiujemy rodziny, do sposobu, w jaki postrzegamy swoją rolę w rodzinie, do sposobu, w jaki patrzymy na swoją dojrzałość, w jaki sposób budujemy relacje z innymi ludźmi. Właściwie wszystko jest składaniem takich puzli, z drobnych kawałeczków po to, żeby zbudować jakąś sensowną całość. No i to, co teraz się dzieje, jest to z pewnością dostrzegamy taki element. Jest bardzo poważna dewaluacja wartości rodziny w ogóle. Czyli coraz częściej kwestionuje się to, czy rzeczywiście zakładanie rodziny, posiadanie rodziny, czy posiadanie dzieci. Bardzo dużo młodych kobiet deklaruje niechęć do posiadania dzieci, uważają, że posiadanie dzieci jest ograniczające dla ich życia. Chcą jak najdłużej doświadczać. Psychologia nawet mówi o tym, że występuje takie zjawisko jak przedłużenie się dojrzewania, tak zwane moratorium. No i uwaga, ludzie teraz dojrzewają do 40, czyli mniej więcej po 40 roku życia możemy zacząć oczekiwać od człowieka tego, że on będzie podejmował dorosłe, dojrzałe decyzje, czyli decydował o czymś w swoim życiu w sposób w pełni świadomy i dojrzały.
We Włoszech to nawet jest 50, więc Włosi poszli trochę dalej, czyli do 50 można jeszcze nie być na nic zdecydowanym i nie być na nic ukierunkowanym. Z jakimi cechami się charakteryzuje ta współczesność, w której rodzinie przyszło funkcjonować i które stanowią potężny rodzaj wyzwania? Po pierwsze, przyspieszanie wszystkiego i takie nastawienie na takie życie szybkie. Jak sobie Państwo czasami oglądacie może telewizję, ja nie zachęcam do oglądania telewizji, bo telewizja nie jest fajnym medium, ale czasami pewnie wszyscy oglądamy, to w reklamach możemy zobaczyć takie przesłanie, nic Cię nie zatrzyma, wszystko możesz, nie ma żadnych granic, nie ma żadnych barier i to jest to przesłanie związane z takim niezwykłym przyspieszeniem, związane z naszymi działaniami, z podejmowaniem ważnych decyzji, z wykorzystywaniem czy korzystaniem z pewnych możliwości. Często bez dojrzałości i bez takiego, bym powiedziała, tego elementu odpowiedzialności za swoje działania. Niecierpliwość, bardzo ważna charakterystyka współczesnego świata. Wszystko chcemy mieć szybko. Chcemy bardzo szybko uzyskiwać efekty. Na YouTubie są filmiki takiego pana ze Stanów Zjednoczonych, który się nazywa Simon Sinek. I Simon Sinek w jednym z tych filmików analizuje pokolenie tak zwanych milenialsów i mówi, to są tacy ludzie, którzy nie potrafią czekać. Natychmiast ma być gratyfikacja. Ledwo zacząłem działanie, już chcę, żeby ono się skończyło sukcesem. W związku z powyższym jestem w ciągłym takim trybie frustracji i niezadowolenia, ponieważ świat nie będzie chciał tak działać, jak my byśmy tego oczekiwali. Świat nam nie dostarczy natychmiast gratyfikacji, a czasem nas nawet skrytykuje i ta niecierpliwość i ta niezdolność do czekania jest takim czynnikiem, który bardzo poważnie wpływa na każdego człowieka z osobna i na to, co dzieje się w rodzinach również. W rodzinach na przykład pojawia się oczekiwanie bardzo szybkiego rozwiązywania różnych konfliktów, co nie jest możliwe. Ludzie muszą rozmawiać, muszą się zwrócić w stronę siebie nawzajem, żeby to rozwiązywać. Marność wzorców jest też takim problemem współczesnego świata, czyli na przykład wzorowanie się na celebrytach. Celebryci mają to do siebie, że są celebrytami, w związku z powyższym kreują nam w mediach jakiś swój całkowicie zwykle nieprawdziwy wizerunek, stwarzając warunki do tego, żeby bardzo wiele osób młodych, rodzin, na przykład pokłosiem poważnym zagrożeniem dla rodziny, nie wiem czy wiecie, że stały się seriale tasiemcowe. Seriale tasiemcowe pokazujące różny przebieg życia rodzin. Ludzie zaczęli to oglądać i powiedzieli, o oni tak fajnie mają i tutaj i właściwie to wszystko mogę i byłem z tą, potem nie byłem, potem znowu byłem, potem znowu nie byłem i tak żeśmy się, że tak powiem, to życie moje się toczyło, ich się toczy, to moje też się może tak toczyć. I naprawdę miało to znaczenie dla sposobu, w jaki ludzie postrzegali swoje życie rodzinne. A więc dbajmy o to, żeby te wzorce były wartościowe. Co to znaczy, że wzorzec jest wartościowy? To znaczy, że on przekazuje takie wartości, które mają znaczenie dla ludzkiego życia. Takie wartości, które są prawdziwymi wartościami. I nawet nie sięgając po wielkie słowa, to my wszyscy wiemy, że wartością jest prawda, że wartością jest uczciwość, że wartością jest miłość, że wartością jest altruizm, że wartością jest empatia, że wartością jest zaangażowanie, że wartością jest umiejętność działania zmierzającego do osiągnięcia jakiegoś celu, podtrzymywania swojej wytrwałości w zmierzaniu do tego celu. To są prawdziwe wartości, które powinniśmy pielęgnować, nie mówiąc już o wartościach duchowych, o których będą mówić moi księża, które będą mówić po mnie, to opowiedzą o wartościach duchowych w rodzinie, natomiast to też są wartości, które są niesłychanie ważne. Zagrożeniem jest konsumpcjonizm, czyli nastawienie na takie hedonistyczne nastawienie do życia. I coraz ciekawą rzeczą jest to, że badania nad tym, jakie znaczenie ma budowanie sensu życia, a nie tylko korzystanie z przyjemności, rozpoczęli Skandynawowie. Skandynawowie zderzyli się ze ścianą ateizmu, braku wartości, nieumiejętności nadania sensu, a oni też chorują i też przeżywają różne kryzysy i też się w ich życiu dzieją takie rzeczy, które wymagają głębszego wglądu w to, co się dzieje i to, co w swoim życiu robimy. Zagrożeniem rodziny jest też ryzykowny styl życia, czyli takie maksymalizowanie doznań. Jest bardzo dużo ludzi uzależnionych od takich maksymalnych doznań i to coraz starszych. Jadąc tutaj do Państwa, widziałam w tramwaju takiego pana, co miał tak lekko licząc 70+.
No i był to pan bardzo nastawiony na doznania, co było widać i w jego stroju, i w zachowaniu, już nie będę tego opisywać, żeby nikt go nie mógł zidentyfikować, ale tak mu się dyskretnie przyglądałam i pomyślałam sobie, że to jest człowiek uzależniony od adrenaliny, którą daje wywoływanie efektu, którą daje nawiązywanie interakcji wzbudzających jakiś niepokój. To wszystko w tym tramwaju, bardzo ciekawa podróż tutaj do państwa, wszystko w tym tramwaju się działo i pan, że tak powiem, mocno pracował nad tym, żeby wszyscy go widzieli, wszyscy zwrócili na niego uwagę i wyraźnie dawało mu to ogromną satysfakcję. Roszczeniowość, czyli oczekiwanie wszystkiego. Mamy takie niepokojące zjawisko współcześnie, że na przykład wszystkie dzieci biorące udział w zawodach dostają złote medale. To jest absolutnie przerażająca rzecz, proszę państwa, ponieważ jak się mają czuć te, co naprawdę zwyciężyły i naprawdę się przyłożyły, jeżeli ten, który przybiegł ostatni, też dostaje złoty medal. Za co? Za uczestnictwo. Tylko i wyłącznie. Był, dostał złoty medal, brawo, dajemy dyplomy. Ludziom, którzy tak naprawdę nie uczymy tego człowieka, i to się w rodzinach też dzieje, nie uczymy małego człowieka tego, żeby umiał dążyć, żeby umiał czekać, żeby umiał się wytrzymać, żeby umiał być wytrwały, czyli jakby przekazujemy, dajemy mu taki przekaz, w którym wszystko mu się właściwie należy, w związku z powyższym, jak się potem zetknie z rzeczywistością, ze światem prawdziwym, to on będzie strasznie sfrustrowany i z tym zjawiskiem już bardzo mamy do czynienia. Rodzice nie bardzo wiedzą, co z tym robić. Mają koszmarnie sfrustrowane dzieci, które oczekują tego, że cały świat będzie funkcjonował tak jak dom rodzinny, czyli wszystko było i za wszystko byłem chwalony. Za narysowanie kreski na ścianie również. No i mamy chaos w systemie wartości, czyli przekaz współczesnego świata, który idzie taki niepokojący, jest taki, że wszystko jest tak samo fajne, a wszystko jest tak samo wartościowe. Nie ma żadnego znaczenia, co wybierasz. Wybieraj tak, żeby było dla ciebie dobrze. I z tym przekazem, idąc w świat, jeżeli z takim przekazem nasze dzieci pójdą potem w dorosłe życie, to one rzeczywiście będą w takim chaosie i ciągłym poszukiwaniu czegoś, w wyniku czego mogłyby doświadczyć spełnienia, poczucia sensu, pełnej satysfakcji z siebie, z relacji, z innych ludzi, z tego, co robią. Przyczyna tego jest właściwie dosyć prosta. To została opisana w 1999 roku, ukazała się taka książka amerykańskiego psychologa Roya Baumeistera. W Polsce się ukazała, bo w Stanach ukazała się wcześniej, pod tytułem Utrata kontroli. Na Allegro już teraz chyba grosze kosztuje, bo to już stare dzieło. Otóż tam w tej książce Roy Baumeister napisał tę książkę dlatego, że dostał zlecenie od rządu amerykańskiego, żeby zrobić badania poświęcone temu, żeby wyjaśnić, dlaczego ludzie się rozwodzą, dlaczego tyle jest ciąż u nastoletnich dziewczynek, dlaczego ludzie piją, uzależniają się od alkoholu, narkotyków, czyli dlaczego są takie samoregulacyjne problemy. No i w pierwszej kolejności, na pierwszych stronach książki Baumeister powiedział tak: psychologia zrobiła ludziom krzywdę, wmawiając im, że najważniejsze jest, żeby dobrze się czuli. Że to jest, ja jest w centrum uwagi, ja mam się dobrze czuć, zdradziłem cię, nieważne, i tak muszę się dobrze czuć i być z siebie zadowolony, nic nie może zakłócić mojego dobrostanu. I to jest prawda, tak było rzeczywiście, był taki moment trwający 20 parę lat, w ramach którego ten przekaz bardzo wyraźnie poszedł do ludzi. Najważniejsze, żebyś był z siebie zadowolony bez względu na to, co robisz. A na koniec książki, po zrobieniu wszystkich badań, Baumeister powiedział tak: no wszystko wam tu opisałem, rządzie amerykański, bardzo ładnie wyjaśniłem te procesy samoregulacyjne i dlaczego ludzie sobie z tym nie radzą, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby te mechanizmy zdolności człowieka do tego, żeby kierować swoim zachowaniem, wykształciły się w rodzinie do 5 roku życia, a do tego potrzebny jest rodzic, który ma autorytet. Czyli wychowanie oparte na autorytecie rodzicielskim, rozważne, konsekwentne, opierające się na tym autorytecie, jest tym czynnikiem zabezpieczającym, takim czynnikiem ochronnym, zabezpieczającym przed pojawieniem się problemów w przyszłości. W związku z pierwszym rząd nie był, jak się domyślacie, w pełni zadowolony, ponieważ oczekiwał, że dostanie receptę pod tytułem jak uzdrowić społeczeństwo z tych problemów, a otrzymał informację: zacznijcie dbać o rodzinę, zacznijcie wspierać autorytet rodziców, zacznijcie myśleć o tym, że to tam właśnie zaczyna się kształtowanie tych wszystkich kompetencji, które potem w życiu człowieka są ważne, a jeżeli nie są ukształtowane, to doprowadzą go do
bardzo wielu różnych trudnych sytuacji w życiu, które są mu kompletnie niepotrzebne i które go będą rozstrajały i dezorganizowały. No i w konsekwencji mamy całą masę różnych negatywnych zjawisk, coraz więcej depresji, coraz więcej samotności. Na jednej z konferencji przed pandemią, jak zostałam zapytana o to, co jest moim zdaniem największym problemem współczesnych dzieci, powiedziałam samotność. Te dzieci są samotne. One są pozostawione same sobie, tak nawet jeżeli ich potrzeby są zaspokajane, takie powiedzmy sobie są odżywione, dobrze chodzą na różne zajęcia, rodzice organizują im ten czas, to tak naprawdę nie ma takiego głębokiego, rzeczywistego zainteresowania dziećmi w bardzo wielu rodzinach, bo oczywiście nie dotyczy to wszystkich rodzin, ale dotyczy to wielu rodzin niestety, że mamy takie pokolenie samotnych dzieci, łapiących depresję, mających próby samobójcze. No teraz mamy w Polsce takie przerażające statystyki. Najmłodsze dziecko, które targnęło się na swoje życie, miało 5 lat. A 5-letnie dziecko próbowało się zadzierzgnąć, czyli pętla na szyję i o kaloryfer, że tak powiem, w ten sposób próbowało. Na szczęście się nie udało, ale próbowało popełnić samobójstwo. Więc mamy całą masę tych negatywnych konsekwencji w wyniku tego, że to rozwichrzenie, ta niepewność, również co do tego, czy rodzina jest rzeczywiście wartością, bo teraz stawiamy sobie takie fundamentalne pytanie i psychologia też je stawia, czy rodzina jest nadal wartością, czy może są jakieś inne, lepsze formy życia. Ja Państwu powiem na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia w pracy psychologa, nie ma. Nie ma lepszej formy życia. Wszyscy przychodzimy na świat w rodzinie i ta rodzina jest wartością, która jest najlepszą formą życia, z jaką możemy się zetknąć. Chodzi tylko o to, żeby w tej rodzinie zaistniały takie okoliczności, które pozwolą zarówno dzieciom, jak i dorosłym rozwijać się, żyć, dbać o swój potencjał, dbać o relacje i rozwijać różne kompetencje, które są dla tego życia ważne. Oczywiście sobie pominę niektóre slajdy, bo i tak już wiem, że za długo. Pokażę takie wypracowanie gimnazjalistki, która bardzo samotnej dziewczynki. Dziewczynki bardzo dotkniętej taką rzeczywiście samotnością, która napisała taki idealistyczny wizerunek. Nie ma nic prawdziwego w tym. To jest taki opis rodziny, o której ona by sobie życzyła. Takiej, jakiej by chciała. Miłość, zaufanie, ciepło, ludzie, którzy potrafią pomóc i pocieszyć. To są bardzo mądre słowa tego dziecka. Tak naprawdę o to chodzi w gruncie rzeczy, o takie wartości, żebyśmy w rodzinie budowali. Tacy ludzie, którzy mają takie rodziny, które są ciepłe, dobre, pomocne, wspierające, zainteresowane, to są ludzie, którzy idą potem w życie z niezwykle ważnym kapitałem. Z kapitałem nie tylko ufności i otwartości na świat i zdolności do budowania relacji, ale również wiary w siebie, wiary we własne siły, wiary w swoje możliwości, wiary w to, że różne rzeczy mogę zrobić, a zatem oni też podejmują wyzwania, dają sobie radę w różnych sytuacjach i nie umierają natychmiast przy jakiejś najmniejszej porażce. A zatem z tych ważnych wartości w rodzinie, które powinniśmy kultywować, jest z całą pewnością szacunek, bezpieczeństwo, odpowiedzialność, szczerość, zaufanie, poszanowanie życia, poszanowanie zdrowia, no i oczywiście miłość. Miłość jest na końcu, ale ona jest tak naprawdę najważniejsza, jak się Państwo domyślają. Przewrotnie dałam na końcu. Miłość jest najważniejsza. Od miłości się wszystko zaczyna. Prawdziwej miłości. Nie miłości braku, tylko miłości dawania, miłości wymiany, miłości takiej, w której zarówno ja, jak i drugi człowiek jesteśmy podmiotami, które nawzajem ofiarowują sobie miłość, czyli troskę, czyli zaufanie, czyli gotowość do pomocy, czyli wszystko to, co z miłością się wiąże. Te wartości trzeba pielęgnować, o tym trzeba mówić, dlatego że okazuje się, że bardzo często tak nie do końca ludzie zdają sobie z tego sprawę, że jakby, aha, to jednak to jest ważne, żebym tak nie podejmował takich decyzji, jak na przykład, nie wiem, nie oszukiwał swojej żony, bo właśnie wydaje mi się, że nic złego nie robię. Ja się zetknęłam z takimi sytuacjami. Flirtuję sobie w sieci, no niby to nic złego, takiego ona nic o tym nie wie, niby nie szkodzi, bardzo szkodzi. Nie ma takiego świata, w którym to nie szkodzi. To bardzo szkodzi, to odrywa tego mężczyznę od tej kobiety, to powoduje utratę zaufania, także o tym warto mówić. Wartość rodzicielstwa i więzi w rodzinie się rozluźniła w ostatnich czasach, bo nie, na pewno zauważyliście, że bardzo dużo młodych ludzi deklaruje, że w ogóle nie chcą rodziny zakładać, nie chcą rodzić dzieci, uważają, że to jest taka forma funkcjonowania społecznego, która się skończyła, ta epoka minęła, teraz jesteśmy w zupełnie innych czasach i w zupełnie innej rzeczywistości. I to jest w ogóle coś takiego, co jest, chciałam powiedzieć, bardzo fundamentalnie
nie zgadza się z tym, co immanentnie jest cechami człowieka. Otóż immanentną cechą człowieka jest potrzeba posiadania bliskich ludzi wokół siebie, czyli rodziny, czyli ludzi, którzy są zaangażowani i którzy się o mnie troszczą. I to jest niezbywalna właściwość. Wszyscy za tym tęsknimy, wszyscy tego chcemy. Dla wszystkich nas to jest ważne. Mówienie młodym ludziom, że to jest nieważne i że mogą sobie wybierać jakieś inne sposoby na życie. Oczywiście zawsze można wybrać inny sposób na życie. Można na przykład nie założyć rodziny, jak tutaj w tym miejscu jesteśmy. No to jesteśmy wśród ludzi, którzy rodziny zakładać nie będą, natomiast będą żyć w dużej rodzinie, którą będą tworzyć z innymi osobami, którym będą służyć, dla których będą wsparciem i którym będą okazywać swoją miłość. W taki sposób też można tworzyć rodzinę. Mamy też takie niepokojące zjawisko jak dziecko produkt. To bardzo szkodzi rodzinie. Dzieci zostały mocno sfetyszyzowane też takie. Właściwie tak naprawdę często mamy do czynienia z takimi, przynajmniej ja mam często do czynienia z takimi dziećmi, które są traktowane jak przedmiot do obróbki. Czyli to dziecko ma być jakieś. I tu chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej właściwości, którą w rodzinie trzeba pielęgnować, a mianowicie o tak zwanych warunkach wartości. Otóż człowieka trzeba kochać dlatego, że jest, a nie dlatego, że jest jakiś. Coraz częściej niestety mamy do czynienia z tym, że podnoszenie poprzeczki w zakresie spełniania pewnych standardów, pewnych oczekiwań, one wszystkiego dotyczą, proszę mi wierzyć. Są na przykład takie statystyki, które pokazują, że rodzice biją dzieci, krzywdzą dzieci częściej wtedy, kiedy są niezadowoleni z ich wyglądu zewnętrznego. Czyli to dziecko im się nie podoba, ono nie jest tak atrakcyjne fizycznie, jakby chcieli, żeby było, i wtedy krzywdzą to dziecko częściej. Czy ono jest bardziej bite, albo bardziej opuszczone, albo bardziej samotne. Także to jedna rzecz, a druga rzecz to nadwartościowa koncentracja na dziecku. Pewnie słyszeliście o takim helikopterowaniu, o takim zjawisku polegającym na tym, że nad dziećmi się, rodzice są bardzo skoncentrowani na dziecku, roztaczają parasol ochronny, w związku z tym mówimy, że nastało pokolenie płatków śniegu. To są dzieci, które wystarczy dotknąć delikatnie, żeby się rozpłynęły. Jakakolwiek krytyka, jakakolwiek uwaga, brak złotego medalu za ostatnie miejsce i tego typu historie powodują, że to dziecko się rozsypuje, ono w ogóle sobie nie radzi z taką rzeczywistością, w której się spotyka z takimi zachowaniami. No i ten nowy świat nie wygląda fajnie, bo mamy coraz więcej ludzi chorujących na depresję, mamy ludzi samotnych, mamy przestępczość też taką różnego rodzaju, już nie chcę tego rozwijać, bo nie o tym mowa, ale samobójstwa, przemoc, alkoholizm, uzależnienia i tak dalej. Natomiast, już nie będę o tym opowiadać, chcę Państwa zachęcić do tego, żeby wyjść z przesłaniem pozytywnym. Przesłanie pozytywne jest takie, że po pierwsze nie mamy być w procesie wychowawczym w rodzinie ani rygorystyczni, ani nadmiernie liberalni. Kiedyś się mówiło, że liberalny styl wychowawczy to jest taka fajna sprawa. Nic nie ma fajnego w byciu liberalnym. Liberalny styl to jest taki rób sobie co chcesz. Pół biedy jeszcze, jak temu liberalizmowi towarzyszy ciepło emocjonalnie, to jeszcze można z tego dobrze wyjść. Ale czasem to jest taka formuła przyjmowana przez ludzi, którzy są chłodni emocjonalnie wobec swoich dzieci, w związku z powyższym ich nie kochają tak jak trzeba, a zatem właściwie tak naprawdę wysyłają taki sygnał do tego dziecka, jesteś niepotrzebny. Pamiętam takiego kiedyś chłopczyka lat 10, pytam go, powiedz mi, do kogo ty się zwracasz z prośbą o pomoc, jak masz jakiś problem? A on patrzy na mnie, mówi, do nikogo. Serce pęka, jak się widzi 10-letnie dziecko, które nie ma nikogo, ma matkę, ojca, tak, rodzinę, kolegów i nie ma nikogo, do kogo może się zwrócić ze swoimi problemami. I to było dziecko z takiego liberalnego stylu wychowawczego, pod tytułem rób sobie co chcesz, ja ci nie hamuję rozwoju. Równie groźny jest taki nadmierny rygoryzm wychowawczy, czyli tacy rodzice, którzy są bardzo zdeterminowani na to, żeby dziecko było jakieś, w związku z powyższym stawiają mu bardzo wygórowane oczekiwania, bardzo restrykcyjnie wymagają takiego wykonania, jakie sobie założyli w swoich głowach. No i to jest również problem dzieci. Ważne przesłanie, ten obrazek nam pokazuje coś takiego, że bardzo wiele rzeczy pokazuje, bo on pokazuje to, że po pierwsze nie zarzucamy zabawkami oczywiście, ale tu nie chodzi tylko o te zabawki, tylko o zarzucanie dziecka różnymi dobrami, zajęciami, wszelkiego organizacją jego życia taką, w którą ono jest kompletnie pogubione i nieszczęśliwe, a ten chłopczyk akurat dosyć stereotypowo tutaj autor rysunku poszedł, w tym chłopiec jest ciemnoskóry, tak?
z jedną zabaweczką, szczęśliwy sobie chodzi po wiosce i swobodnie się rozwija. Także to, co też groźne we współczesnych rodzinach, to ten dziecko produ, czyli dziecko, które ma być, ukształtować się jako bardzo określony człowiek. No i teraz chcę Państwu powiedzieć o tym, co robić należy. Pięknie to zostało opisane przez dwóch bardzo wybitnych psychologów. Ten pan o takim wdzięcznym nazwisku Csikszentmihalyi, zresztą Michalii Csikszentmihalyi, niedawno zmarł. Wybitny człowiek, piękne rzeczy pisał i między innymi opisał, jak powinien wyglądać system wychowawczy w rodzinie, czyli jak powinna ta rodzina kształtować człowieka, bo to jest chyba najbardziej kluczowe zadanie rodziny, ukształtowanie nowego pokolenia, przekazanie wzorców, nauczenie ważnych kompetencji. Po pierwsze, powinny być częste, pozytywne relacje. I oczywiście można zapytać, co to znaczy częste. Otóż to zostało policzone. Wystarczy być z dzieckiem w kontakcie aktywnym, zaangażowanym 15 minut dziennie. To nie jest straszne wymaganie, to nie musi być 5 godzin. Wystarczy 15 minut prawdziwego kontaktu, prawdziwej rozmowy, prawdziwej wymiany do tego, żeby dziecko czuło, że odczuwało tę relację jako pozytywną, rodzica jako zainteresowanego, czuło, że ma oparcie i naprawdę nie trzeba siedzieć mu na głowie i zajmować mu czasu godzinami. Konsekwencja, czyli powiązanie tego, co dziecko robi z jakimś sposobem reagowania rodziców. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak stuprocentowa konsekwencja. To jest postulat idealistyczny. Nie ma stuprocentowo konsekwentnych rodziców. Ale przynajmniej powinniśmy się przybliżać do tego, żeby w tych obszarach, które z punktu widzenia rozwoju, naszej wizji tego, jakiego chcemy człowieka wychować, jak chcemy, żeby on się ukształtował, jak chcemy, żeby, jakie wartości chcemy, żeby wyniósł z naszego domu, w tych obszarach powinniśmy być w miarę konsekwentni, czyli wiedzieć, że na przykład oczekujemy uczciwości. Każde kłamstwo jest napiętnowane, ponieważ to jest zachowanie, którego nie akceptuje się w rodzinie. I mówi się dzieciom, najgorsza prawda, ale prawda, a nie kłamstwo, dlatego że wtedy mamy, że tak powiem, możliwość budowania tego kontaktu. Wyrazistość, czyli mówienie jasno do dzieci i do siebie nawzajem zresztą również. To, jak bardzo się niejasno często komunikujemy ze sobą, jest zupełnie niebywałe. Mówimy, ale tak naprawdę każdy myśli swoje, każdy jest w swojej rzeczywistości. Wydaje nam się, że coś powiedzieliśmy. Ja na przykład czasem łapię się na tym, że mówię jakimś skrótem psychologicznym i ktoś, kto jest po drugiej stronie, w ogóle rozumie to inaczej. Więc jakby muszę też pilnować tego języka po to, żeby to był język, który nie jest językiem branżowym, hermetycznym, czyli takim, który jest niezrozumiały. Jasność to jasny przekaz, ale jasność wynika z tego, że my wiemy, jakie mamy cele i jakimi wartościami się kierujemy, to wtedy mamy jasność. Jak się mówi, że prawda to jest zgodność myśli, słów i czynów, to tak naprawdę ta jasność wynika z tej prawdy, z tego, że my to, co tu, z tym, co tu, z tym, co tu, jest ze sobą połączone. Istotność, czyli bycie w kontakcie takim, który jest znaczący, tak? Czyli jak sobie idziemy na spacer do lasu, to niech to będzie fajny czas dla rodziny. Niech ta rodzina z tego czasu czerpie radość, niech buduje swoją relację. Kiedyś na takim spotkaniu z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, jak powiedziałam, że trzeba ze sobą spędzać czas, to oni powiedzieli, ale my nie mamy pieniędzy. Ja mówię, nie trzeba pieniędzy, trzeba iść do lasu. Jest las, są patyki, są kwiatki, są różne rzeczy w tym lesie. Idziemy do lasu, rozmawiamy ze sobą, biegamy, robimy różne rzeczy. Naprawdę na to nie potrzeba żadnych pieniędzy, żebyśmy budowali więź, relacje ze sobą nawzajem w takich istotnych sytuacjach. Dzieci muszą też wiedzieć, że są obiektem zainteresowania, że one nie są opuszczone, nie są osamotnione i że rodzice nie są zajęci tylko i wyłącznie jakimiś innymi sprawami, swoimi sprawami. To takie słynne machanie ręką i mówienie, idź, nie przeszkadzaj mi, miałem ciężki dzień w pracy albo nie mam dla ciebie teraz czasu. Ja Państwu powiem tak, przychodzi taki wiek, że dziecko nie chce z rodzicem rozmawiać. Bardzo dobrze pamiętam to, jakby nasz syn wszedł w okres dojrzewania, zamykał pokój, trzeba było pukać do niego, bo on tam nie wpuszczał tak po prostu. No i jak przychodził i mówił, że chce pogadać, to cokolwiek bym nie robiła w tym momencie, to natychmiast to rzucałam. Mówiłam, dobra, bo wiedziałam, że to będzie trwało minutę. Jak ja mu powiem, że nie teraz, tylko za pół godziny, to on za pół godziny już nie przyjdzie. Ten okres na szczęście minął dawno temu i możemy już, tak powiem, spokojnie tutaj być w relacji. Ale to są takie drobne, techniczne podpowiedzi do tego, że takich momentów nie można omijać wtedy, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, które się do nas
o coś zwraca. Możliwość dokonywania wyborów, czyli nie my dokonujemy wszystkich wyborów za nasze dziecko, ale dajemy dziecku możliwość dokonywania wyboru, ale to nie ma być taki wybór, że to dziecko ma decydować o wszystkim. Na przykład rodzice pytają, a co byś dzisiaj zjadł na obiadek? O, ja dam Państwu przykład szybciutko taki z sklepu z ekożywnością, bardzo mnie to zafascynowało. Kupowałam kawę i czekałam na tę kawę i weszła tam taka ekomama, bardzo widać było, że to były same ekologicznie hodowane rzeczy i wszystko było takie bardzo, bardzo zdrowe. No i chłopczyk miał jakieś 2,5 roku i ona mówi, Karolku, jaką chcesz dzisiaj zupkę? Karolek miał w ogóle w nosie to pytanie, ponieważ on oglądał cukierki ekologiczne, kolorowo tam było w tym sklepie, więc on sobie to oglądał. No więc mamusia nie ustaje w dążeniu. Ale jaką zupkę byś chciał? Ale jaką zupkę? W końcu to dziecko pokazało na buraka. Mama nabyła 2 buraczki, każdy kosztował 5 zł, pamiętam, jeden burak 5 zł kosztował w tym ekosklepie, więc nabyła te 2 buraczki, żeby tę zupkę ugotować. No nie, to nie jest droga. Oczywiście my swoje dzieci pytamy, co by chciały zjeść, na co mają ochotę, wszystko to prawda. Natomiast to była tak naprawdę na tym etapie życia dziecka, to jest w gruncie rzeczy decyzja rodziców. To rodzice decydują, co będzie zdrowe, co będzie dobre, co to dziecko będzie miało w tym momencie zjeść i w jaki sposób może się, że tak powiem, jak przygotować te posiłki, bo oni wiedzą, co dla dziecka dobre. 2,5-latek czy 3-latek nie będzie tego wiedział, co jest dla niego dobre. On będzie wybierał cukierki, tak jak ten mały tam pytany w tym sklepie. Ale musimy pamiętać o tym, że ważną kompetencją rodzicielską jest umiejętność dawania dziecku zwiększającej się autonomii w miarę jak ono rośnie. Człowiek rośnie i człowiek ma coraz większą autonomię. Musimy wiedzieć o tym, że ono może dokonywać coraz poważniejszych wyborów i ponosić konsekwencje, a nie ty dokonałeś wyboru, a ja teraz zbiorę te konsekwencje, co też się niestety nierzadko zdarza. Zaufanie, czyli dzieci muszą nam ufać. Nie możemy być bardzo zmienni, bardzo niepewni, bardzo jacyś tacy przypadkowi w tych swoich oddziaływaniach, ponieważ to nie będzie budowało stabilności i kształtuje słabego człowieka, takiego człowieka, który potem nie ufa też samemu sobie. No i wyzwania, coraz bardziej złożone możliwości działania. To jest to przesłanie pozytywne, z którym chciałam Państwa zostawić i powiedzieć taką rzecz na koniec, że tak jest, że rzeczywiście żyjemy w świecie rozwichrzenia, żyjemy w świecie bardzo wielu negatywnych zjawisk, że te zjawiska mają wpływ na rodzinę, że w rodzinach one również się odzwierciedlają w postaci właśnie takiego zagubienia, rozwichrzenia, jakiejś niepewności, osamotnienia, braku komunikacji. To wszystko się dzieje. Natomiast możemy temu zaradzić, jeżeli zaczniemy od takich drobnych zmian w swoim życiu, czyli zaczniemy od tego pięknego Csikszentmihalyiowskiego przesłania pod tytułem, jak będziesz tak postępował rodzicu, to masz bardzo duże szanse na to, że a, twoja rodzina będzie spójna, członkowie tej rodziny wzajemnie zaangażowani, a c, wychowasz dziecko na silnego, radzącego sobie, odpowiedzialnego człowieka, ponieważ on ciebie zobaczy również w takim świetle, w nawiązaniu do tego, co ksiądz prorektor mówił o przekazie transgeneracyjnym. Jeżeli on zobaczy takie twoje zachowania, to on z tym przesłaniem pójdzie potem w świat i będzie to przesłanie realizował wraz ze swoimi dziećmi. O tym mechanizmie nie możemy zapominać, kończąc już całkiem, że przekazujemy to dalej. Idziemy w świat i przekazujemy to swoim dzieciom. A zatem wszelkiego rodzaju pozytywne rzeczy, które wniesiemy, również będą się ujawniały w późniejszych pokoleniach. Nasze dzieci wezmą to od nas i dadzą swoim dzieciom. To bardzo ważna sprawa i bardzo silny mechanizm i bardzo mocno determinujący nasze zachowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy pani profesor za pokazanie nam różnych zagrożeń, jakimi się boryka współczesna rodzina, no i tą nadzieję, jaką też płynie na przyszłość. Pewno część tych właściwości stylu wychowawczego to by przydała się pewno w seminarium takiej rodzinie naszej seminaryjnej. Dziękuję. Poprosimy księdza doktora Andrzeja Dańczaka o przedstawienie wykładu Rodzina chrześcijańska w trosce o ekologię człowieka. Tak, ja tutaj a propos właśnie cukierków ekologicznych. Jesteśmy w czasie ekologii. Znaczy ten temat jest wszechobecny, jest bardzo modny. Wszystko ma stać się eko. Nawet niektóre propozycje
produktów bankowych też są dzisiaj już, noszą ten, można powiedzieć, gwiazdkę zrównoważony. Dwa dni temu widziałem prom wychodzący z portu w Gdyni, Stena Line, też miał na burcie wielki, wielki napis sustainable. Także wszystko stara się być zrównoważone, a jednocześnie no, czujemy też, no, jako chrześcijanie, że nie bardzo się z wszystkimi propozycjami zgadzamy, że nie bardzo się w tym wszystkim mieścimy, tak? Kiedy nam się mówi, co mamy jeść, czego nie mamy jeść i tak dalej. Rodzina chrześcijańska w trosce o ekologię człowieka. Co chrześcijaństwo, co Kościół ma do powiedzenia w kwestii ekologii? Czy widzi ją tak samo jak wiele innych, można powiedzieć, środowisk, które ekologii mówią? Tu będzie taki mały wycinek, który chcę przedstawić właśnie w kontekście naszego tematu, jakim jest temat rodziny. Rodzina chrześcijańska w trosce o ekologię człowieka. I tutaj przyniosłem książkę, ona się ukazała kilkanaście lat temu, profesora z Wrocławia, Teoekologia, księdza Romana Rogowskiego. I jest to jedna z propozycji chrześcijańskiego spojrzenia na kwestie ekologiczne, tak? Bo to, że pewne problemy oczywiście związane ze środowiskiem, ze światem są, nikt tego nie neguje. Zresztą w teologii katolickiej temat środowiska, temat troski o świat, o stworzenie jest tematem, który zaistniał w zasadzie stosunkowo dawno. Pod koniec lat 70., lat 80. to jest taki początek dosyć systematycznych publikacji na temat właśnie stworzenia i w kontekście także zagrożeń i z drugiej strony pokazując wartość stworzenia, które też człowiek skutecznie potrafi zniszczyć, więc tutaj podstawowe diagnozy są wspólne, natomiast właśnie sposób ujęcia tematu. Ksiądz Rogowski mówi, że człowiek jest teokosmosem. To jest jego określenie, które właśnie pokazuje, że człowiek jest połączeniem wymiaru ziemskiego, ale też transcendentnego, tak? Nie tylko rzeczywistość materialna nas wyznacza. I że opis człowieka musi być także ujęta tajemnica. I co się z tym zwiąże? Człowiek zmierza do nieskończoności i wie o tym. To jest ważne. Zmierza do nieskończoności i wie o tym. Z drugiej strony mówi ksiądz Rogowski, że człowiek także jest wyrazem nieskończoności. Jest żywym znakiem Pana Boga. I tę nieskończoność człowiek w sobie też nieustannie odkrywa. I te dwa elementy, to znaczy właśnie teokologia i tutaj ten wyróżniony człowiek jako teokosmos, stają się także takim punktem wyjścia do myślenia o zdrowej przestrzeni dla ludzkiego rozwoju. Są to pewne ramy. I takim określeniem, które też to są oczywiście zadania, które stoją przed rodziną, takim określeniem, które też się pojawił, stąd także w tytule, jest ekologia ludzka, ekologia humana. To nie jest termin ściśle wyjściowo chrześcijański. To jest termin, który pojawił się też w latach 70. w zasadzie w przestrzeni interdyscyplinarnej, socjologii, antropologii kulturowej, także psychologii społecznej, demografii, geografii człowieka, ale także pojawił się w teologii katolickiej po jakimś czasie. I tam również funkcjonuje właśnie ekologia humana, ekologia ludzka. Tego terminu używa także Jan Paweł II. Temu się teraz tutaj chwilę przyjrzymy. Dlatego, że w zasadzie wszyscy się do Jana Pawła II w tym miejscu odwołują. Później papież Benedykt XVI, także papież Franciszek, chociażby w swojej encyklice Laudato Si poświęconej właśnie tematyce ekologicznej.
Jest wypowiedź papieża Jana Pawła II w encyklice poświęconej nauce społecznej Synthesimus Annus roku 1991. Tam jest fragment, nieduży, w tej encyklice fragment poświęcony tematyce ekologicznej. Pierwszy raz, co ważne, w dokumencie papieskim. I co tam papież mówi, tak w skrócie? Podkreśla, że wizję właśnie chrześcijańską w kontekście ekologii, jednak w środku stoi człowiek. Antropocentryzm jest jak najbardziej właściwym punktem widzenia i sprawy człowieka, i sprawy środowiska, ale co ważne, sam człowiek dla papieża jest darem od Pana Boga i tak ma siebie, tak siebie widzieć. I stąd właśnie ten termin ekologia ludzka. To znaczy jakiekolwiek mówienie o świecie, o środowisku, o zagrożeniach i tak dalej nie może nie zawierać tematu człowieka i nie może nie stawiać go w jakimś poczesnym miejscu. I za jeden z podstawowych wymiarów dla Jana Pawła II, które tworzą właśnie ową ekologię ludzką, ekologia humana, jest uznana rodzina. Tu będzie, no właśnie o tym mówiłem, antropocentryzm chrześcijański, człowiek jako podmiot i dar Pana Boga. Natomiast tutaj chciałem fragment, dwa fragmenty mam dzisiaj do czytania, musimy je przebrnąć. Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, tak to widzi Jan Paweł II, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem. Uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą. Chodzi tu o rodzinę opartą na małżeństwie, gdzie wzajemny dar z samego siebie, mężczyzny i kobiety, stwarza takie środowisko życia, w którym dziecko może się urodzić i rozwijać swe możliwości, nabywać świadomość własnej godności i przygotować się do podjęcia swego jedynego i niepowtarzalnego przeznaczenia. Więc tak, pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina. I to jest chrześcijańskie spojrzenie, próba jednego z tutaj może takiego wycentrowanego chrześcijańskiego spojrzenia na tematy ekologiczne. Więc ekologia humana raz, a po drugie w niej na miejscu poczesnym kwestia rodziny. I zaraz potem w tym swoich rozważaniach Jan Paweł II, tutaj wracamy, mówi o błędzie antropologicznym. To właśnie w kontekście tych różnych tego, co wolno jeść, czego nie wolno, o tym nie mówi wprost, ale mówi o błędzie antropologicznym wtedy, kiedy wszelka zewnętrzna aktywność człowieka właśnie w kontekście troski, zagrożeń środowiskowych i tak dalej, aktywność zewnętrzna człowieka posiada czy nabiera, jest oceniana jako absolutna kosztem wartości człowieka. Kiedy świat i ta aktywność wobec świata jest również na tyle zdeformowana, że zapomina o świecie jako o darze Pana Boga. I dopiero kiedy zobaczymy, że świat jest darem Pana Boga, że człowiek jest darem Pana Boga i dla siebie również, siebie samego również musi odczytywać jako dar, można mówić o ekologii chrześcijańskiej. Papież Benedykt XVI podjął tę myśl właśnie dotyczącą ekologii ludzkiej i zwraca uwagę dzisiaj na niebezpieczeństwo stawiania sobie świata jako zadania, które w zasadzie zostaje oddzielone, odseparowane od Pana Boga. Ten moment właśnie widzenia świata jako stworzenia, jako daru od Pana Boga i odpowiedzialności wobec świata jest bardzo ważny. On się przejawia w kilku przemówieniach, wystąpieniach papieża Benedykta. Ostrzega także Benedykt przed wielką, można powiedzieć, chorobą współczesnego świata, planistów i tak dalej, także rządów, to jest stawianie sobie celów krótkoterminowych. Właśnie chęć sukcesu, przypodobania się wyborcom, czy też zapobieżenia chwilowym, rzeczywistym problemom, ale zapobieżenia czy wyjścia naprzeciw pewnym potrzebom od razu, może
Więc stawianie sobie celów krótkoterminowych może być do tego stopnia niebezpieczne, ponieważ zaburza widzenie organicznego rozwoju społecznego, jakiejś wizji społecznej, świata i tak dalej. Więc trzeba także uwzględnić, i to tu znowu jest ekologia chrześcijańska, przyszłe również pokolenia. Mówi o sprawiedliwości międzypokoleniowej. Ale nie chodzi tylko na przykład o wykorzystywanie na przykład dóbr czy surowców nieodnawialnych i tak dalej. To także jest ważne. To także należy do sprawiedliwości międzypokoleniowej. Inni też chcieliby skorzystać z planety, ale mówi także w kontekście właśnie tworzenia kultury. Kultury odpowiedzialności, która będzie się wyrażała na wielu płaszczyznach. I w ramach tej kultury odpowiedzialności każe Benedykt XVI pochylić się nad człowiekiem. I jest to, i to ważne, także zadanie Kościoła, owej ekologia humana. I tutaj drugi dzisiaj duży fragment to z encykli Caritas in Veritate. O miłości. To jest ciekawe, w jakiej encyklice to jest. To jest w encyklice o miłości. Tam jest poruszony temat właśnie ekologii ludzkiej w kontekście miłości i troski o świat. Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien dawać wyraz tej odpowiedzialności także na forum publicznym, a czyniąc to powinien bronić nie tylko ziemi, wody i powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić człowieka przed zniszczeniem samego siebie. Potrzebne jest coś w rodzaju ekologii człowieka, pojmowanej we właściwym sensie. Degradacja natury jest bowiem ściśle związana z kulturą kształtującą współżycie ludzkie. Kiedy ekologia ludzka jest szanowana w społeczeństwie, również ekologia środowiska czerpie z tego korzyści. Podobnie jak cnoty ludzkie są ze sobą powiązane, także osłabienie jednej stanowi zagrożenie dla innych, tak też system ekologiczny opiera się na poszanowaniu projektu dotyczącego zarówno zdrowego współżycia w społeczeństwie, jak i dobrej relacji z naturą. Więc nie może być zdrowej troski o świat, jeżeli człowiek jest chory. I nie będzie znowu zdrowego człowieka, jeżeli świat jest chory. I tutaj to, co właśnie wyróżnia ekologię chrześcijańską, te propozycje, które płyną przynajmniej głosy teologii katolickiej, tak, to jest właśnie spójne widzenie tematu. Gdzie indziej w tejże samej encyklice papież wprost mówi o co mieści się w ramach tej ekologii ludzkiej. Tu słyszeliśmy już o rodzinie, o małżeństwie i tak dalej. Mówi wprost o, jeżeli nie szanuje się prawa do życia, to jest kwestia właśnie od początku do naturalnej śmierci, więc podstawowa wizja człowieka. Człowiek jest częścią przyrody, ale oczywiście nie tak jak każda inna część, ale bardzo często w różnych propozycjach ekologicznych człowiek jest zupełnie pomijany. Jeżeli nie szanuje się prawa do życia i do naturalnej śmierci, jeśli sztucznym czyni się poczęcie, ciąże, pisze papież, i narodziny człowieka, jeśli poświęca się ludzkie embriony w celach badawczych, to w powszechnej świadomości w końcu gubi się pojęcie ekologii człowieka. Więc będziemy mieli niebezpieczeństwo chorego człowieka w zdrowym, czy zdrowiejącym, może pozornie, środowisku. I odnosi się papież do, w tejże encyklice Bóg jest miłością, do Księgi Natury. Bardzo ciekawe określenie. Rodzina i odkrywanie Księgi Natury. Księga Natury jest jedna i niepodzielna. W tym, co dotyczy środowiska, jak i w dziedzinie życia, płciowości, małżeństwa, rodziny, relacji społecznych, jednym słowem integralnego rozwoju. Natura, która nie jest tylko, ten termin księga natury jest terminem filozoficznym, teologicznym, który pojawił się w średniowieczu. Co on oznacza? Oznacza, że świat mówi do człowieka, nie jest tylko przedmiotem troski,
nie jest ani tylko scenografią, ani tylko przedmiotem troski z racji tego, że dzisiaj środowisko w wielu swoich aspektach jest chore, ale świat jest także księgą. Księga natury oznacza, że można powiedzieć, jest jakimś odpryskiem, promieniem objawienia, że poprzez świat również Bóg mówi, przez porządek, który jest w świecie, który człowiek odkrywa. I papież mówi, właśnie Benedykt XVI, księga natury jest jedna i niepodzielna, znaczy też nie można jej zmieniać, tak? My czytamy siebie, odkrywamy, kim jesteśmy, także patrząc na naturę. I mówi tu właśnie o dziedzinie życia, płciowości, małżeństwa, rodziny, relacji społecznych, jednym słowem integralnego rozwoju człowieka. I właśnie rodzina jest dzisiaj szkołą tak zwanej antropologii całościowej, antropologii integralnej, która potrafi połączyć kwestie tego, kim jestem, mojej także transcendencji, wychodzenia poza to, co jest materialne i łączności mojej ze środowiskiem, ale także widzenia w środowisku dar Boży, zadanie i tak dalej. To jest wszystko jeden wielki właśnie integralny temat, inaczej można powiedzieć tego mniejszą częścią jest owa ekologia humana. I człowiek, czy antropologia chrześcijańska będzie zawsze akcentowała właśnie wagę antropologii, ekologii ludzkiej jako powołanego człowieka, jako powołanego do życia we wspólnocie. Wbrew temu, co dzisiaj jest takie właśnie modne, to znaczy też padło tutaj, pani profesor mówi o hedonizmie, utylitaryzm i tak dalej, wszystko to, co gdzieś zamyka się w konsumpcjonistycznym spojrzeniu na świat. I w tym kontekście niesamowicie ważna staje się rodzina jako właśnie przekaziciel wartości, bo w kontekście właśnie ekologii ludzkiej staje się podstawowym, można powiedzieć, miejscem właśnie radości dzielonej z odpowiedzialnością. I stąd dla nas dzisiaj rodzina jest tak bardzo ważna, stąd Kościół nie, można powiedzieć, nie oszalał na punkcie tematów rodziny, tylko Kościół właśnie dostrzega, że to, co może być wkładem, co jest w wielu organizacji społecznych i tak dalej, szkoły i tak dalej, rodzina to zrobi o wiele naturalniej i o wiele lepiej, jeżeli tam się dobrze dzieje, bo my możemy oczywiście organizujemy kursy przygotowania do małżeństwa i tak dalej i one są potrzebne, one są rozwijane, papież Franciszek też kazał nam pewne rzeczy rozwinąć i tak się dzieje, ale tylko pewne ograniczone zakres rzeczy można tam przekazać, tak? Bo jest ograniczony zakres godzin. Teraz zobaczmy, ile godzin przeżywamy w rodzinie, ile sytuacji, tysięcy, dziesiątek tysięcy przeżywamy w ramach relacji, w ramach rodziny. I jeżeli tam się dobrze dzieje, to jest najlepsza szkoła, której żaden kurs nie zastąpi. One są potrzebne, bo wyakcentowują pewne rzeczy, zwracają uwagę i tak dalej. Natomiast nie zastąpią, nie nauczą normalności. I stąd właśnie postulat owej również antropologii integralnej, która będzie walczyła z wszelkiego rodzaju konsumpcjonizmem, tak, w jego formach, którym jest utylitaryzm, hedonizm i tak dalej. I tu jeszcze na zakończenie chciałem o sakramencie małżeństwa słów parę. Sakrament małżeństwa jako fundament dla zaangażowania również zewnętrznego. Postulat wspomnianej tutaj ekologii ludzkiej znajduje także swoje uzasadnienie w teologii sakramentu małżeństwa. W teologii katolickiej od dłuższego już czasu sakramenty są, można powiedzieć, widziane w sposób nieco szerszy. One również niż wcześniej, również, znaczy, co to znaczy, szerzej, to znaczy również w ujęciu świata.
postulat jest w zasadzie w teologii katolickiej spełniany też od wielu dziesiątek lat. Spojrzenie, sakramenty mają również, które przyjmujemy, których uczestniczymy i tak dalej, mają kierować mnie ku światu. Na przykład sakrament Eucharystii, przemiana darów, chleba, wina, jest zapowiedzią przemiany ostatecznej świata, której dokona Bóg. Jest zapowiedzią wejścia w świat nowy. Woda chrztu, też jej biblijne nawiązanie do Ducha Bożego, który unosił się nad pierwotnymi wodami chaosu, panując nad nim. Jeden z aspektów sakramentu chrztu. A sakrament małżeństwa. Oczywiście jest to sakrament, który w pierwszej linii tworzy, rozwija więź małżeńską. Jest on związany ze wspólnotą osób. Ale gdy spojrzymy na małżeństwo w perspektywie biblijnej, można także dostrzec także inny aspekt, oczywiście już nie tej samej wagi, ale nie jest małżeństwo tylko intymnym związkiem dwojga osób, dlatego że jest to pewna forma, struktura otwarta, którą małżeństwo dojrzałe musi powinno nabrać. I wcale nie chodzi tylko o otwartość na życie, bo dzieci są czymś wewnętrznym jednak z tej perspektywy, będą w ramach rodziny. Natomiast ta otwartość jest otwartością społeczną, otwartością małżonków, którzy właśnie dzielą wspólne wartości, którzy mogą także współdziałać razem. Znaczy, chociażby doświadczenie, tak, też w parafii jest na pewno w takim praktycznym wymiarze. Jeżeli jakąś sprawę załatwia mama czy tata, czy nie jest to kwestia rodzinna, przychodzi sam pan czy sama pani, zupełnie inaczej sprawa wygląda, jak przychodzą małżonkowie i jako małżonkowie. Z jakimś postulatem, z jakąś sprawą, coś załatwić, coś powiedzieć, coś postulować i tak dalej. Znaczy jest ten wymiar właśnie pewnej siły, który nie jest siłą argumentu, tylko jest to pewien, można powiedzieć, nawet argument, owo bycie razem. Znaczy my reprezentujemy pewne wartości, my jako małżonkowie jesteśmy w stanie przyjść i występujemy tu jako my. Interesujące jest, że w Księdze Rodzaju nakaz płodności, rozmnażania się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, zaraz po nim następuje nakaz czynienia sobie ziemi poddaną, czy tworzenia kultury między innymi. Człowiek staje się autentycznym twórcą porządku i ładu. Jest właśnie w kontekście małżeństwa, tej możliwości, tego, można powiedzieć, takiego silnego, skonsolidowanego wyjścia na zewnątrz. Jest to ujęte w rycie sakramentu małżeństwa w jednej z formuł błogosławieństwa końcowego, która może być udzielona. Tak, to jest to błogosławieństwo końcowe. Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. Bardzo ładne słowa, ale właśnie odsyłające na zewnątrz małżonków, do świata. Nie mówią tylko i wyłącznie o ich relacji. Wy się kochajcie, kochajcie swoje dzieci i tak dalej. Nie, małżeństwo, ryt oczywiście o tym też mówi, natomiast to błogosławieństwo odsyła małżonków na zewnątrz. Małżonków, którzy są jednością, jako jedność się umacniają w tym wyjściu na zewnątrz. Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością.
I teraz zobaczmy, aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga. Jest to pochylenie się. Nie tylko wyjście na zewnątrz, ale pochylenie się nad tym, co jest trudne, co jest chore, co jest nieraz określane jako bieda tego świata. I właśnie małżeństwo ma tę siłę jako jedność owego występowania na zewnątrz. I rodzina chrześcijańska dzisiaj także jest wezwana do tego przez Kościół. Zakończenie sobie odpuścimy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy księdzu profesorowi za ukazanie nam właśnie tego aspektu rodziny w kontekście ekologii człowieka. A teraz czas na teologię może pastoralną, czyli ksiądz dr Krzysztof Drews i rodzina. Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam, dziękuję za przywitanie. Tak się składa, że pierwsza część tego wykładu będzie pokrywać się z tym, o czym mówiła pani profesor Magdalena Błażek. W ogóle nie konsultowaliśmy tego wykładu, ale to jeszcze bardziej pokaże, że teologia posiłkuje się innymi dziedzinami, takimi jak psychologia, jak socjologia, jak medycyna, bo za każdym razem, kiedy jest wydawany jakiś dokument czy spojrzenie Kościoła na jakiś temat, to wiemy, że Kościół czerpie wiedzy z różnych biegłych, z różnych naukowców i to za chwilę także będzie widać. Bardzo się cieszę, że akurat dzisiaj jest wykład między innymi poświęcony temu, że będziemy i mówimy o rodzinie i ten wykład jest oparty na nauczaniu świętego Jana Pawła II, bo dzisiaj akurat wypada rocznica jego urodzin. Jan Paweł II, kiedy patrzymy na jego życie, czy kiedy chcemy popatrzeć na życie kogokolwiek, kiedy myślimy sami o sobie, to myślimy także o naszej rodzinie, bo jesteśmy tacy, można powiedzieć, za Janem Pawłem II nie odłączeni, nie jesteśmy w stanie odłączyć człowieka od jego tożsamości, o tym, kim jest, jakie wyniósł wartości, jakie cechy charakteru, rodząc się w konkretnej rodzinie. A dlaczego rodzina jest tak ważna? Odpowiada Kościół. Odpowiedzią jest Boże wcielenie. Jezus Chrystus jako Syn Boży nie przyszedł w taki sposób, że pojawił się nagle w świątyni jerozolimskiej, czy objawił się i przyszedł jako człowiek na górze Synaj, ale Bóg przychodzi w konkretnej rodzinie. Jezus Chrystus stając się człowiekiem, Bóg stając się człowiekiem, wziął wzorce od swojego opiekuna, świętego Józefa i patrząc później na jego konkretne działanie i jego podejście do ludzi, można domyślać się, jakim człowiekiem musiał być Józef, skoro Jezus miał taką odwagę, miał w sobie taką prawość serca, ucząc się od swojego opiekuna tego, jak ma spełniać swoją rolę, ucząc się konkretnego zawodu, czy też dlaczego Jezus miał tak wrażliwe serce w stosunku do ludzi cierpiących, chorych, opuszczonych, to możemy sobie jedynie pomyśleć, jakie serce musiała mieć jego matka. Bo wiemy, że czy to chłopiec, czy mężczyzna, to ma takie serce w dużej mierze, jakie serce okazywała mu jego mama. I tu z pewnością się ze mną zgodzi pani profesor. Ale wiemy doskonale, że zarówno i wzorzec ojca, i wzorzec mamy w życiu człowieka jest bardzo ważny. Dlatego też rodzina jest tak bardzo ważna. I patrząc na świętego Jana Pawła II, dzisiaj dziękując Bogu za jego życie, jego świętość, chcemy popatrzeć na to, czym jest rodzina. Patrząc na rodzinę, na dzisiejszy świat, razem z Kościołem, który nadal razem z papieżem Franciszkiem zastanawia się, co zrobić, żeby jeszcze bardziej pomóc i rodzinom, i tym, którzy myślą o planowaniu rodziny, Kościół widzi tak samo jak psychologia, jak politycy,
jak ci, którzy zajmują się szkołami, czy samorządowcy, którzy myślą o pomaganiu rodziny, widzimy, że ta rzeczywistość, ona we współczesnym świecie uległa zmianie. Mamy zmiany antropologiczno-kulturowe, widzimy, że także chyba nie działa, albo coś się rozładowało. Więc zmieniły się to podejście i do rodziny, i także do małżeństwa, że nie ma już takiego podziału, jak jeszcze można powiedzieć, był ten podział 100 lat temu, ale nawet 20 lat temu, gdzie ojciec pracował na całą rodzinę jako głowa rodziny. Dzisiaj jest ten podział obowiązków, które są w domu. Kiedy patrzymy na współczesny świat i młodych ludzi, w tym także tych, którzy myślą nawet teraz o tym, żeby czy to założyć rodzinę, czy pójść do seminarium, to jest ta stała nieufność. Boimy się zaufać. Młodzi ludzie dzisiaj boją się sobie nawzajem zaufać, ponieważ nie ma tego zaufania i w rodzinie, o czym była tutaj mowa na pierwszym wykładzie, ponieważ nikomu nie zwierzają się ze swoich problemów, a co dopiero w czyjeś ręce złożyć swoją prawą dłoń, jak to jest w czasie sakramentu małżeństwa, i ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci. Można ewentualnie na miesiąc, na rok, na dwa lata, tak jak mówią o tym przepisy Unii Europejskiej co do gwarancji różnych przedmiotów, które kupujemy w RTV AGD, a co tu dopiero mówić o całym życiu. Stąd jest ta stała nieufność, a co za tym idzie, jest samotność. Ludzie są samotni. Ludzie, pomimo że mają mnóstwo lajków na Instagramie, czy też setki znajomych na Facebooku, to jednak są samotni. Nie dzielą się tym, co przeżywają, nie dzielą wspólnie czasu, chociażby poprzez spacer, poprzez wspólny odpoczynek, wspólne przeżywanie różnych codziennych, można powiedzieć, codziennych, zwykłych, a zarazem niezwykłych czynności dnia codziennego. I ten strach, który jest czymś innym oczywiście niż lęk przed odpowiedzialnością, jak mówi święty Jan Paweł II, bo jeżeli młodzi ludzie odczuwają lęk, to jest dobrze, bo to oznacza, że są odpowiedzialne, ale strach coraz częściej sprawia, że młodzi ludzie nie zawierają małżeństw, nie idą do seminarium, chyba że są odważni, tak jak tu wszyscy, którzy siedzą i poszli za głosem swojego serca i sumienia, a ten strach sprawia, że ludzie są samotni. Drugie niebezpieczeństwo zauważa Kościół w ostatnich czasach od nauczania papieża Pawła VI, potem Jana Pawła II, od słynnej adhortacji Familialis Consortio w 1981 roku. Nie wiem, czy któryś tu ze słuchaczy już wtedy żył, ale niektórzy tu obecni na pewno pamiętają te czasy, kiedy w 1981 roku Jan Paweł II mówił także o tym, że jest nadmierna idealizacja. Potem to także podjął papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia, że z jednej strony strach, lęk przed czymś, co wydaje się tak trudne, a z drugiej strony też ta idealizacja małżeństwa i rodziny, coś, czego nie można osiągnąć, bo jest także za trudne, za piękne, zbyt idealistyczne. A jednak trzeba pamiętać, że w tym wszystkim, pomimo ludzkiej słabości, jest jeszcze miejsce na łaskę Bożą, gdzie Bóg może odmieniać to, co jest słabe, umacniać to, co jest dobre. Kultura tymczasowości, o tym także wspominała pani profesor, sprawia, że dzisiaj można wiele rzeczy użyć, zużyć i wyrzucić. I to także przekłada się na to, że można jednym kliknięciem myszki sprawić, że ktoś, kto był w gronie moich przyjaciół na jakimś portalu społecznościowym, nagle przestaje istnieć. Jest dana osoba skasowana z całej historii mojego życia, z różnych wspomnień, z wakacji, z uroczystości. I to także przekłada się na relacje, także te rodzinne, te relacje, które mogły zakończyć się wspólnym życiem w społeczności rodzinnej, małżeńskiej. Jan Paweł II wielokrotnie poprzez swoje wypowiedzi,
listy, adhortacje, encykliki, czy też spotkania, które organizował na całym świecie, ogłaszając czy to rok rodziny, czy też różne kongresy rodzinne, pokazywał to, że przyszłość świata, nawet nie tyle Kościoła, ale przyszłość świata jest w rodzinie. I tak jak święty, dobry papież Jan XXIII mówił, dajcie mi święte matki, a ja wam zmienię świat, to Jan Paweł II ukazał rodzinę jako to miejsce, poprzez które można zmienić świat. I stąd Jan Paweł II dokonał także kilka kanonizacji, czy też beatyfikacji różnych małżonków, mężów, żony, a nawet małżeństwo kanonizował, pokazując, że małżeństwo jest drogą ku świętości dla tych, którzy są do tego powołani, gdzie małżonkowie w małżeństwie, w rodzinie mają się uświęcać. Jeszcze jako kardynał, jako arcybiskup, jako wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pisał o tym w swoich dziełach naukowych, słynne jego dzieło Miłość i Odpowiedzialność, ale także Przed sklepem jubilera, dzieło, które stało się podstawą także i ekranizacji różnych przedstawień teatralnych, no ale także te jego dokumenty, o których także tutaj wspomniał chociażby Familiaris Consortio Jana Pawła II z 1981 roku, czy też w innych encyklikach, tych społecznych, czy też tych nawiązujących do etyki, jak Evangelium Vitae, do etyki moralnej, czy też do bioetyki. Godność człowieka. Jan Paweł II jako filozof, jako teolog, późniejszy papież, zawsze odnosił się, mówiąc o różnych kwestiach związanych z teologią czy moralnością, do godności człowieka. Bez tego trudno mówić o tym, dlaczego człowiek jest tak wyjątkowy i dlaczego człowiek rozwija się w rodzinie i w społeczeństwie, w tej rodzinie, można powiedzieć małej rodzinie, jakim jest rodzina, gdzie jest ojciec, matka i dzieci, ale także ta rodzina, w której dojrzewamy, w której rozwijamy się, kształtujemy, jak szkoła, jak mała ojczyzna, czyli miejscowość, z której pochodzimy. Trudno sobie nas wyobrazić, każdego z nas, którzy pochodzimy z takiej czy innej miejscowości, z takiej czy innej dzielnicy, z takiej czy innej parafii. Tacy jesteśmy dzisiaj, ponieważ tam się wychowaliśmy, tam się ukształtowało nasze serce, nasz intelekt, nasze pierwsze miłości, relacje, nasze przyjaźnie. No i potem, mówiąc o tej wielkiej ojczyźnie, z której pochodzimy, jak ojczyzna, która jest naszą matką, jak często mówił Jan Paweł II, i ona nie może być nam obojętna. O matkę trzeba się troszczyć, o matkę trzeba dbać, matkę trzeba szanować. No i na koniec Jan Paweł II, który także mówił o rodzinie ludzkiej, tak, czyli to, o czym tu wspominał ksiądz profesor. Ta godność osoby ludzkiej, która, jak powiedzieliśmy, jest podstawą, gdzie w filozofii chrześcijańskiej, ona oczywiście odnosi się do Biblii, do objawienia, jesteśmy wyjątkowi, mamy niezbywalną godność, tu studenci szczególnie drugiego roku, a pierwszego już za chwilę doskonale będą o tym wiedzieć, ucząc się filozofii, że ona jest tak wyjątkowa, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, uczestniczymy w tym życiu Bożym, zostaliśmy odkupieni przez samego Chrystusa, stąd jesteśmy wyjątkowi i ta godność nasza jest wielka, ale człowiek ma tą godność z racji tego, że jest także człowiekiem, nie tylko dzieckiem Bożym, ale także i człowiekiem i jest tym, który ma coś, czego nie można go pozbawić. I dzięki tej godności człowiek, który jest wolny i który jest rozumny, może rozwijać się to, co jest w nim podmiotowe, by człowieka nie traktować przedmiotowo, mówi Jan Paweł II, ale podmiotowo, żeby człowiek nie był wykorzystywany. Jan Paweł II pisał już o tym w swoim dziele Miłość i Odpowiedzialność,
gdzie bardzo mocno podkreślał, że człowiek jako cel, a nigdy jako środek, by człowieka nigdy nie wykorzystać. I dlatego chociażby dziecko w rodzinie nie może być czymś, co sprawia, że rodzice stają się szczęśliwsi, dlatego że mają akurat teraz ochotę mieć dziecko, ale dziecko, które samo w sobie ma być celem. Podobnie i małżonkowie, którzy względem siebie są kimś, kogo mam uszczęśliwiać. Bardzo mocno to podkreślał Jan Paweł II, Familiaris Consortio, mówiąc, że mężczyzna względem kobiety ma stać się bezinteresownym darem z siebie, co na koniec dzisiaj także powiemy, co zresztą mówiła pani profesor. Bez tego daru z siebie trudno mówić o miłości, a najczęściej wiemy dzisiaj ona zatrzymuje się na tym, że ty jesteś darem dla mnie. Czyli zatrzymujemy się, czy współczesny człowiek zatrzymuje się na upodobaniu, na zakochaniu, na fascynacji, na pożądliwości, a nie dochodzi do tego, czym jest prawdziwa miłość, czyli ten dar z siebie, którego wzorcem jest oczywiście, jak mówił Benedykt XVI dla nas, sam Chrystus, który umiłowawszy Kościół, do końca go umiłował. I tak mają mężowie miłować swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół, oddawszy za niego swoje życie. W swojej encyklice w 1995 roku Jan Paweł II podejmuje wiele spraw związanych z rodziną. Wielka była jego troska przede wszystkim o człowieka, począwszy od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Bo myśląc o rodzinie, nie możemy tylko myśleć o małżonkach, o tych, którzy się w sobie zakochują i pragną ze sobą przeżyć całe życie, o dzieciach, na które małżonkowie mają być otwarci, dzieci, które są drugim celem małżeństwa, bo wiemy, że pierwszym jest wzajemne uszczęśliwianie się małżonków, a potem otwarcie się na przyjęcie potomstwa, to także myśląc o rodzinie mamy na myśli tych, którzy są dziadkami, dziadkowie, babcie, ci, którzy należą szerzej do rodziny, jak rodzeństwo rodziców, jak dalsze rodzeństwo, czy rodzeństwo naszych dziadków, babć, ci, którzy są na początku swojej drogi życia, ale także ci, którzy są u schyłku swojego życia, których życie we współczesnym świecie, tak widzi to zagrożenie Jan Paweł II, szczególnie w krajach zachodnich, których życie wydaje się bezsensowne, bądź bezcelowe, bądź nieużyteczne, czyli wkrada się ten utylitaryzm, o którym słyszeliśmy, a skoro jest nieużyteczne i brak cech zadowolenia, no to trzeba je skończyć. I tu Jan Paweł II stał na straży ochrony tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To zaangażowanie Jana Pawła II widać już za czasów świętego papieża Pawła VI. Słynna jego encyklika Humanum Vitae, to starsi studenci teologii znają ją na pamięć. Wtedy, kiedy była ta słynna rewolucja seksualna w 1968 roku i wszyscy oczekiwali, że Kościół także zgodzi się na to, by podejście do ludzkiej seksualności polegało tylko na tym, żeby nam było dobrze, żeby zaspokoić nasze potrzeby, a nie jako udział małżonków w akcie stworzenia, gdzie małżonkowie poprzez akt seksualny, który oczywiście jest pięknym darem Pana Boga dla małżonków, którzy także poprzez swoją fizyczność okazują sobie miłość, to także powinni mieć świadomość tego, że biorą udział w akcie stworzenia i niejako pozwalają na to, że Pan Bóg czyni z nich narzędzie swojej miłości, stają się przedłużeniem tego, co dokonało się na początku. Oczywiście papież Paweł VI, można powiedzieć wtedy już kardynał Wojtyła, który w dużej mierze jest autorem tego dokumentu, mówił już wtedy o odpowiedzialności. To nie jest tak, jak mówił, jak próbuje nam się wmówić chrześcijanom, czy jeszcze bardziej katolikom, co przypomniał w jednym wywiadzie papież Franciszek, że małżonkowie mają się rozmnażać jak króliki, bez pomyślenia, bez roztropności i odpowiedzialności, ale mają być właśnie odpowiedzialni. Mając zarazem także gdzieś z tyłu głowy
to, że poddają się także woli Bożej, by pozwolić sobie ostatecznie, jeżeli Bóg tego pragnie, na większą ilość dzieci niż planują. Ale oczywiście w tym połączeniu odpowiedzialności, a z drugiej strony otwartości na ten plan Boży. I tu Jan Paweł II mówi poprzez ten dokument razem z papieżem Pawłem VI o tym już darze z siebie. To spojrzenie na miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną w rodzinie, w małżeństwie, poprzez pryzmat tego daru z siebie będzie przewijał się przez całe nauczanie świętego Jana Pawła II. Ale już wtedy widzimy to w tym dokumencie, że z jednej strony ta otwartość, ten dar z siebie, ale także ta gotowość do udziału w Bożych planach. Jan Paweł II w swoich dokumentach poświęconych rodzinie i teologii moralnej będzie się przeciwstawiał temu, by odrywać akt seksualny od aktu miłości, by czynić czy też sprawiać, by człowiek powstawał poza aktem miłości. Czyli przeciwstawia się sztucznemu zapłodnieniu, co oczywiście wiemy, że dzisiaj odbywa się to na dużą skalę. Przy okazji, gdy dokonuje się zabijanie ludzkich zarodków, wtedy, kiedy pojawiają się nadliczbowe embriony, no i też pokazywanie tego daru życia jako czegoś, czego powinniśmy strzec. Tutaj mamy na myśli chociażby aborcja, która jest w dzisiejszym świecie, odbywa się na tak wielką skalę, że więcej dzisiaj dzieci jest zabijanych niż dzieci, które się rodzą. I dane są przerażające. Jan Paweł II mówił tutaj, że jest to wielka wojna silnych przeciw słabym, gdzie nie pozwala się rodzić tym dzieciom, które w świecie, w rodzinie, w społeczeństwie mogłyby być właśnie wielkim bogactwem. I decydujemy o śmierci dzieci, ludzi niewinnych. No i antykoncepcja, której przeciwstawiał się Jan Paweł II jako właśnie ten sposób niechcianego życia, stawianie się w sprzeczności z planem Bożym, in vitro, o którym już mówiliśmy, czyli to poczęcie dziecka nie tylko wtedy, kiedy nie można mieć dzieci, ale właśnie jakby to pragnienie dziecka wtedy, kiedy mamy na to ochotę, tak, to podejście bardzo konsumpcyjne, nie przyjmowanie dziecka jako daru, który przychodzi od Boga, który pragnie małżonków uczynić tymi, którzy z nim współpracują przy akcie stworzenia, ale podejście konsumpcyjne, tak jak dzisiaj mamy różne reklamy, chcemy mieć telewizor, no to możemy kupić telewizor, zacząć ratę płacić dopiero od października, tak samo chcemy mieć dziecko, no to wszystko uczyńmy, żeby to dziecko otrzymać. Te podejście takie konsumpcyjne także do dziecka za wszelką cenę. No i zagrożenie tym, co jeszcze 30 lat temu wydawało się dalekie, mianowanie klonowanie ludzi. Oczywiście ono jest nielegalne, ale wydaje się, że no, jesteśmy także bliscy temu, by także i to w jakimś stopniu zaakceptować. Pojawiają się takie głosy, bioetycy mówią, no, żeby ratować życie innych, tych, którzy dzisiaj są chorzy, którzy mają różne dolegliwości, dlaczego by nie sklonować człowieka dla różnych organów. I schyłek życia, to co już powiedzieliśmy, ludzie w podeszłym wieku, ludzie starsi, do których Jan Paweł II w 1999 roku napisał list do ludzi w podeszłym wieku i tak pięknie zatytułował: do moich sióstr i braci, ludzi w podeszłym wieku, bo sam już był człowiekiem po 80 roku życia i pisał do nich
pokazując im także, że ten etap w ich życiu, tak zwana jesień życia, także jest czymś pięknym, czymś, co ich ubogaca, czymś, co wydaje się po ludzku bezsensownym, jak cierpienie, starość, czemu można nadać nowy sens. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, gdzie cierpieniu można nadać sens zbawczy, ale także pokazujący ideę starzenia się razem. Ludzie, którzy się razem starzeją, zawsze względem siebie są piękni. Pomimo, że pojawiają się zmarszczki, siwe włosy, bądź tych włosów nie ma, oni zawsze względem siebie są piękni. Tak się składa, że wczoraj przechodziłem na naszym pięknym bulwarze w Gdyni i spotkałem parę małżonków, którym specjalnie robiłem zdjęcie 4 lata temu dla naszych narzeczonych, którzy odbywają kurs w ramach kursu dla narzeczonych, archidiecezjalnego kursu dla narzeczonych w Gdyni. Zdjęcie, które miało dla nich być takim przykładem tego, że czułość, czy dla czułości w małżeństwie nigdy nie jest nie tyle za późno, ale że ta czułość nigdy nie powinna się starzeć. To są małżonkowie, których spotkałem wczoraj, którzy tak samo się zachowują. To są małżonkowie, którzy mają ponad 70 lat stażu małżeńskiego. Czyli brali bardzo dawno. Oczywiście to były czasy wojenne, powojenne. Oni mieli 17 lat. Wtedy jeszcze, tak jak i dzisiaj, za zgodą sądu, w niektórych sytuacjach jest to dopuszczalne. On oparty o kulę, ona o laskę i zawsze jak spacerują, idą razem za rękę. Kiedy widzimy młodych ludzi, którzy idą za rękę, którzy się całują gdzieś tam w parku czy na ulicy, to nie robi to już w dzisiejszych czasach na nas wrażenie, ale kiedy zobaczymy osoby w wieku 90 lat, to niektórzy tak patrzą i mówią, no to jest takie niesmaczne, bo oni są przecież tacy starsi, jak to wygląda, że oni się nie wstydzą. A oni względem siebie są zawsze piękni. Oni się nadal tak kochają, jak 70 lat temu. No i najbardziej, co się nie starzeją, oczy. Oczy, które zawsze są takie same, kiedy narzeczeni w dniu ślubowania patrzą sobie w oczy, jak wypowiadają sobie, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, to nawet jeżeli prawdziwie się kochają, to po 90 latach nadal znajdą tą osobę w swoich oczach. Zatem Jan Paweł II także podkreśla tą wartość i cierpienia, to cierpienie, które może być oczyszczające i podnoszące także człowieka w jego godności. Zatem można powiedzieć tak, rodzina, o której mówi Jan Paweł II, że powinna być tworzona zawsze z miłości, do miłości, uczyć tej miłości, to w rodzinie uczymy się miłości, to w rodzinie, jak nigdzie indziej, uczymy się komunii. Dzisiaj mówimy tyle o synodalności w ramach trwającego synodu, ale ta komunia, wspólnota, którą chce być Kościół, wspólnota ludzi wierzących, to gdzie mamy nie uczyć się, jak właśnie w rodzinie. Jeżeli w przyszłości jesteśmy w stanie dzielić się swoimi dobrami, to tylko dlatego, że w dzieciństwie ze swoim rodzeństwem potrafiliśmy się podzielić czekoladą. Jeżeli nawzajem się wspieramy, to dlatego, że w dzieciństwie, w szkole, na podwórku wspieramy słabszych, umacniamy tych, którzy są obok nas. No i Jan Paweł II w swoim liście do kobiet, Mulieris Dignitatis, podkreśla bardzo wielką wagę kobiet, że kobieta odgrywa olbrzymią rolę w rodzinie. Obok oczywiście mężczyzny, oni nawzajem się uzupełniają. Kiedy pisze w swoim liście na temat świętego Józefa, że on był dla Jezusa wzorem męskości, odwagi, pracowitości, tak kobieta, tak i Maryja, bo daje Maryję jako przykład, jest przykładem czułości, wrażliwości, można powiedzieć wręcz Bożego miłosierdzia. Bóg okazując nam miłosierdzie jest jak matka, która przytula swoje dziecko do swojej piersi. I zarazem właśnie to ojcostwo, którego wzorcem dla nas wszystkich powinien
być Bóg. I te otwarcie na przyjęcie potomstwa. No i oczywiście patrząc my jako chrześcijanie na krzyż Chrystusa, wiemy, że prawdziwa miłość jest ofiarna. I wtedy, kiedy nie znamy odpowiedzi na niektóre trudne sytuacje w naszym życiu, w rodzinie, cierpienie, które się pojawia, śmierć, czy też trudności w małżeństwie, no to przychodzi nam z odpowiedzią nie kto inny, jak Jezus ukrzyżowany w swoim cierpieniu. On, który został zdradzony, On, który został oszukany, odrzucony, a On pomimo wszystko, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Zatem jest to ta miłość wierna, która powinna się przekładać na tą codzienność, dokonawszy wyboru na wieki, codziennie wybierać muszę, bo miłość to wierność wyborowi każdego dnia. I na koniec właśnie to, co się przeplata, pojawia przez całe nauczanie Jana Pawła II, dar z siebie. I właśnie w rodzinie, w małżeństwie człowiek na nowo może otworzyć się na drugich, powracając do tego pierwotnego daru, pierwotnego powołania, jakim jest bezinteresowny dar z siebie. Bo pamiętamy, że kiedy Pan Bóg stwarzał człowieka, stwarzał Adama, to już w zanadrzu, to piękny fresk w Kaplicy Sykstyńskiej, już w zanadrzu za lewym ramieniem jest Ewa. Czyli on już miał w planie dla Adama Ewę, bo wiedział, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I to nie tylko w powołaniu małżeńskim, ale nawet jeżeli ktoś ma powołanie w życiu w samotności, bo jest lekarzem i poświęca swoje życie pacjentom, czy jest kapłanem, siostrą zakonnym. Pan Bóg nie znosi egoistów. Jeżeli kogokolwiek powołuje do czegokolwiek, to zawsze ze względu na innych, żeby stać się bezinteresownym darem siebie. I tego wszystkim życzę i tu przyszłym księżom i tym, którzy myślą o małżeństwie, którzy są w rodzinie i każdemu z nas, żebyśmy byli darem dla innych. Bardzo dziękuję. Dziękujemy księdzu profesorowi. Mogliśmy zobaczyć, jak mocno Jan Paweł II, jak wielokrotnie akcentował znaczenie rodziny, z czym rodzina się boryka, a także jakie to oparcie w miłości i w Bogu ma ważne, istotne znaczenie. Warto dodać, że przecież właśnie całkiem niedawno rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziców Karola Wojtyły, czyli świętego Jana Pawła II. To pokazuje, że właśnie ten, który później został papieżem, potem i właśnie i świętym, no wychowywał się w takiej rodzinie, która go tak ukształtowała, że osiągnął właśnie to, co najważniejsze, tą chrześcijańską świętość. Dziękujemy. Czas teraz na pytania, możliwość dyskusji, wypowiedzi. Kleryka Patryka poproszę o mikrofon. Dzień dobry, kleryk Jan Kornacki. Mam pytanie do księdza doktora Drewsa a propos wypowiedzi o odpowiedzialności, ale też otwarciu na życie w temacie troszkę tam jak było antykoncepcji i tak dalej. Mam na myśli, czy miał ksiądz w głowie tak zwane naturalne planowanie rodziny? Czy to było jakby nawiązanie do tego, czy jak to wygląda w tej sytuacji? Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono zawsze się pojawia, kiedy mówię studentom chociażby na bioetyce w Toruniu na temat o antykoncepcji. To zawsze pytają się, no a co z tym naturalnym planowaniem rodziny? No to zawsze trzeba podkreślić, że to nie jest naturalna antykoncepcja. Bo małżonkowie, oni zawsze mają być otwarci, nawet wtedy, kiedy
pożycie jest w czasie tak zwanym niepłodnym, zawsze mają mieć świadomość, że mogę stać się ojcem, mogę stać się mamą. Jan Paweł II, pisząc razem z Pawłem VI encyklikę Humanae Vitae, pokazywał to, że antykoncepcja jest bardzo niebezpieczna z tego względu, że chociażby dziecko, które pojawi się na świecie pomimo antykoncepcji, stosowania antykoncepcji, stanie się tak zwanym wypadkiem przy pracy. Przepraszam, że tak powiem, ale czymś wypadkowym, niechcianym. I tu już samym w sobie ta antykoncepcja jest czymś złym. I o tym Jan Paweł II pisał i z papieżem Pawłem VI, i potem będzie mówił o tym w Evangelium Vitae i w różnych innych swoich, chociażby katechezach środowych poświęconych małżeństwu i rodzinie, że tu nie chodzi tylko o tą zewnętrzną formę, by zabezpieczyć się, ale o same podejście do życia i do tej świadomości, że mogę stać się ojcem, mogę stać się matką. No i oczywiście podejście do kobiety, która w takim przypadku jest traktowana bardzo powierzchownie, bardzo mocno to podkreślał Jan Paweł II, i jest to niebezpieczeństwo traktowania właśnie drugiej osoby bardzo przedmiotowo, a nie podmiotowo. Szczęść Boże, chciałbym skierować pytanie do pani profesor. Mianowicie chciałbym się zapytać, jaki program działania mogłaby pani profesor zaproponować dla Kościoła, który miałby wspomóc rodzinę w jej zadaniu wychowywania dzieci w zdrowy sposób, ani rygorystyczny, ani liberalny. Bardzo dziękuję za to pytanie. W zasadzie ten sposób, który Państwu pokazałam na slajdzie, to jest taki zdrowy sposób, czyli ten sposób, który uwzględnia dwie właściwie najbardziej istotne drogi. Będzie drogę, która prowadzi przez wrażliwość, bo jedną z najważniejszych kompetencji rodziców jest wrażliwość. Jest takie zdanie, ja tego zdania tutaj nie umieściłam, ale mogę je powiedzieć: bądź mądry, wrażliwy i silny. I to jest takie przesłanie dla rodziców, którzy chcą dobrze ukształtować swoje dziecko. A więc jedna droga to jest taka droga przez wrażliwość, czyli widzenie drugiego człowieka, odbieranie go, zastanawianie się nad tym, co przeżywa, co robi, czym się interesuje, co mu pasuje, odkrywanie jego możliwości, talentów, stanów emocjonalnych, bo ta wrażliwość zawiera w sobie również oczywiście ten element widzenia drugiego człowieka jako osoby, która coś przeżywa. I ja zawsze powtarzam, jak mam spotkania z rodzicami, coś takiego, że byśmy się nauczyli akceptować swoje uczucia, czyli nie mówić przestań się złościć, tylko powiedzieć: widzę, że jesteś zły, powiedz mi, co się stało, spróbuję ci pomóc. To jest taka otwartość, gotowość i obecność, która jest niesłychanie ważna. A druga ważna sprawa to jest ta autonomia, o której mówiłam, czyli budowanie siły, wytrwałości, determinacji, chęci pracy nad sobą, czyli dostrzeganie tego, że człowiek, który rośnie, jest coraz większy, ma coraz więcej możliwości, i jakby to zwiększanie jego autonomii w miarę upływu czasu jest bardzo ważnym zadaniem, aż do takiego momentu, w którym staje się osobą całkowicie samodzielną, chociaż oczywiście zawsze związaną z rodziną i zawsze ta rodzina będzie dla niego ważna. Dobrze by było, żeby zawsze była dla niego ważna. Ja ostatnio dużo słucham takiego kazachskiego śpiewającego młodego człowieka, Dimasza, o którym wam już wspominałam, panowie się śmieją, więc jestem nim zafascynowana. Ale czym jestem zafascynowana tak naprawdę w tym człowieku, poza tym, że on ma głos absolutnie fenomenalny, to tym, że jak sobie pooglądacie jego występy, to on za każdym razem podkreśla wartość rodziny, dziadków, mamy, taty. Dziękuję im za wsparcie, które od nich dostał, czyli za ich wrażliwość w odkryciu jego talentu i tego, co chciał robić w życiu, oraz dawanie mu swobody w tym, żeby mógł się rozwijać, i takie,
takie przygotowanie go do tego, tak powiem, dorosłego życia. I on to bardzo pięknie robi, także takim jest chodzącym przykładem tego, jak można pięknie doceniać swoją rodzinę, jak można pięknie ją w przyszłości pewnie zbuduje swoją rodzinę, bo na razie jeszcze takowej nie ma, ale pewnie myślę, że jest znakomicie wyposażony w kompetencje, które są tutaj ważne. Te wszystkie wskazówki Zwierzęt Michaliego, które pokazywałam, ta częstotliwość dobrych kontaktów, to pochylenie się nad dzieckiem, to dawanie wyzwań, to są wszystko takie wskazówki, które zachęcam do tego, żeby ten slajd rozdawać rodzicom, mówić, o to jest ważne, to trzeba robić, tak? Tak trzeba postępować, żeby ukształtować silnego, zdrowego i też umiejącego później dać to swoim dzieciom człowieka. Ale ze wszystkiego, wszystkiego tak naprawdę najważniejsza jest miłość. I to jest takie zdanie, w 71 roku powiedział taki psycholog Kohut, powiedział, przyjściu każdego dziecka na świat powinna towarzyszyć miłość i empatia i radość z tego, że ono się urodziło. I tak powinno być, z tym powinno się wiązać przyjście na świat. Więc jakby to jest taki element, który też jakby trzeba stwarzać warunki do tego, jak mówimy o jakiejś ekologii, to ta ekologia powinna też obejmować stwarzanie warunków do tego, żeby tak właśnie było, żeby każde dziecko przychodząc na świat otoczone było miłością. I to oczywiście jest postulat idealistyczny z całą pewnością, natomiast mówmy o tym, dlatego że to ważne, żeby ten przekaz trafiał do ludzi, żeby ludzie zaczęli zastanawiać się nad tym, co to tak naprawdę oznacza i jak to powinniśmy robić. Ale dobry styl wychowawczy to, skoro już tak całkiem przejdę do odpowiedzi, to jest oparty na autorytecie uwzględniający indywidualność. Jakby nigdy nie zabijamy podmiotowości, bo w szacunku dla podmiotowości mieści się też szacunek dla człowieczeństwa, także myślę, że to też jest istotne, żeby o tym powiedzieć. Szczęść Boże, Eryk Wilmont. Ja bym chciał do pani profesor skierować pytanie. Pani pokazywała pewną z wartości ważne w rodzinie i teraz też mówiła, że na szczycie ich stoi miłość. A czym właściwie jest miłość w tym kontekście rodzinnym? Czy należy ją odczytywać tylko w takim kluczu bardzo pozytywnym, tego ciepła okazywanego dzieciom, czy może też myślę bardziej w kontekście tym, którym podawał ksiądz Drews, ofiary składanej z siebie, krzyża, znoszenia, czy to małżonka, czy pewnych trudów z tym związanych. Czym jest ta miłość w małżeństwie i rodzinie? Jan Paweł II zdefiniował kiedyś miłość między dwojgiem ludzi, mówiąc, że ona zaczyna się od aspektu zmysłowego, nieżyjący już od lat. A profesor psychiatrii Tadeusz Bielikiewicz mówił, że to się nazywa psychoza zakochanych, bo człowiek jest wtedy owładnięty myśleniem o tej osobie, w której się zakochał. Więc Jan Paweł II też o tym mówi. Najpierw zaczyna się od tego, że się zakochujemy, się sobie podobamy, potem pojawiają się głębokie uczucia, a potem przechodzi ta miłość do takiego aspektu duchowego. Ale miłość jest przede wszystkim właściwie tym, co się wiąże z decyzją, nie tylko z uczuciem, ale też z decyzją. Chcę z tobą być, chcę o ciebie dbać, chcę się o ciebie troszczyć. Jesteś ważny w moim życiu, chcę z tobą być w dialogu, chcę z tobą być w relacji. Jakby mam w sobie taką decyzję. W psychologii ten aspekt nazywa się zaangażowanie. Jest taki model miłości składający się z trzech elementów. Mówimy o małżonkach. Intymność, namiętność, nie oznaczająca tylko seksualności, tylko w ogóle przeżywanie głębokich uczuć w relacji oraz zaangażowanie. Z tych trzech składników najważniejszym fundamentem miłości jest zaangażowanie, czyli akt decyzji, za którym idzie gotowość do tego, żeby walczyć, żeby przetrwać, żeby dawać siebie, żeby brać z drugiego człowieka, bo mamy nie tylko dawać w miłości, mamy również czerpać w miłości, tak? Musimy się wymieniać darami, które dla siebie mamy. I ten element zaangażowania jest najważniejszy, jak sobie spojrzymy z perspektywy takiej oto sytuacji, że ktoś zachorował na przykład na Alzheimera i nie ma z tą osobą już intymności w sensie
uczuciowym, emocjonalnym, bo ona po prostu już nas nie poznaje, nie rozumie, nie możemy się z nią wymieniać. Nie ma często bardzo również tego aspektu namiętności, czyli takich głębokich doznań uczuciowych i seksualnych, ale zostaje zaangażowanie, zostaje ta decyzja, zostaje ta chęć zatroszczenia się o tego człowieka wynikająca z tej decyzji, więc tak psychologicznie patrząc to. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o relacji rodzic-dziecko, to w zasadzie kondycja ludzka jest taka, że rodzic jest skazany na miłość do swojego dziecka, dziecko skazane na miłość do swojego rodzica. Fundamentalnie to tak po prostu jest. Przychodzi na świat dziecko i ono jest wyposażone w coś takiego, co powoduje, że natychmiast uruchamia miłość matki. Jak nie uruchomiło nawet wcześniej, bo różnie to bywa, to natychmiast uruchamia miłość matki w momencie, kiedy matka na nie patrzy. Kiedyś rozmawiałam z taką kobietą, która przez całą ciążę nie mogła się przekonać do tego, że kocha swoje dziecko, po czym urodziła to dziecko, spojrzała na jego buźkę i miłość z niej wybuchła. Jakby natychmiast złapała kontakt ze swoim dzieckiem. Więc w pewnym sensie jesteśmy na tę miłość skazani, dlatego ona bywa taka raniąca. Dlatego bywa tak, że najbardziej bolą nas te rzeczy, które dotyczą najbliższych nam osób. Natomiast dziecko trzeba kochać mądrze, to znaczy to wszystko, o czym mówiłam tutaj, właściwie mówiło i ksiądz Krzysztof o tym mówił, o tej mądrej miłości, takiej miłości, która nie jest tylko czerpaniem, nie jest tylko utylitarna, nie jest uprzedmiotawiająca, czyli jest uczłowieczająca, czy człowiecza, humanitarna, dostrzegająca człowieka, szanująca godność. To jest jakby bardzo kluczowe i myślę, że trzeba o to dbać. No w liście do Koryntian jest pięknie opisana miłość. Ja myślę, że to taki fragment, kawałek, który czytany jest na ślubach bardzo często. Miłość cierpliwa, jest niezazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie cieszy się z niesprawiedliwości i tak dalej. A więc mamy tam całą masę takich przesłań, które są naprawdę tak w gruncie, że konkretnymi wskazówkami, jaka ta miłość ma być. Jak my małżonkowie mamy się nawzajem tą miłością obdarowywać. I wiele z tego, co jest tam powiedziane, to również możemy zastosować w relacjach w rodzinie szerzej, również w stosunku do dzieci. Natomiast zadaniem rodziców jest oczywiście to, żeby zadbać o rozwój dziecka, więc ta miłość musi być mądra, ona musi być rozsądna, ona musi być ukierunkowująca. Ona musi być wrażliwa, tak? Taka dbająca, upodmiotawiająca. To są chyba takie najważniejsze rzeczy, które myślę, że chciałabym powiedzieć. Nie wiem, nie widzę Eryka, on tam jest, dobrze. Nie wiem, Eryk, czy to ci odpowiada na pytanie? Dziękuję bardzo. Szansa na ostatnie pytanie. Ksiądz doktor Jan Uchwat. Ksiądz Jan Uchwat, pytanie również do pani profesor. Tego typu, czy istnieją takie badania z dziedziny psychologii albo socjologii, które by wskazywały na to, że w rodzinach chrześcijańskich bądź katolickich przekaz transgeneracyjny jest bardziej udany, jest lepszy? Czy istnieje takie badanie? Nie znam takiego badania, które by konkretnie odnosiło się do rodziny chrześcijańskiej, natomiast na pewno są badania, które pokazują, że przekaz jest, rozumiem, że mówimy o pozytywnych wartościach, o przekazie pozytywnych wartości, jest silniejszy wszędzie tam, gdzie te wartości są reprezentowane i nie są rozwichrzone, nie są tymczasowe, nie są chwilowe, czyli jeśli człowiek chowa się w rodzinie, w której otrzymuje jasne wskazówki odnośnie tego, co jest w życiu ważne, o co trzeba dbać, jak się trzeba zachowywać, jakimi wartościami trzeba się kierować, to oczywiście on się będzie przeciwko temu buntował, bo nie bądźmy nieracjonalni. My wiemy, że młodzi ludzie będą przechodzili takie momenty, w których powiedzą, nie zgadzam się z waszymi wartościami, one mi się nie podobają. Natomiast to, co otrzymuje taka osoba, będzie takim fundamentem, dzięki któremu w większości sytuacji w przyszłości zbuduje jednak dobre, sensowne życie we własnej rodzinie czy w swojej dorosłości. Także
ten świat wartości jest tutaj takim fundamentem. Natomiast specyficznie dotyczącego rodzin chrześcijańskich nie mogę sobie przypomnieć. Być może jest, ale takiego specyficznego badania tych właśnie rodzin nie pamiętam. Pewnie warto poczytać publikację pani profesor Marii Ryś, która się specyficznie rodziną i również rodziną chrześcijańską zajmuje w swojej pracy naukowej. To myślę, że nie pamiętam, żeby robiła takie badanie, ale na pewno dużo pisze o tych zagadnieniach, więc warto je poczytać panią profesor Marię Ryś. Dziękujemy bardzo i za tą odpowiedź i dziękujemy naszym prelegentom za wszystkie wystąpienia. Pani profesor Magdzie Błażek, księdzu doktorowi Andrzejowi Dańczakowi i księdzu doktorowi Krzysztofowi Drewsowi za niezwykle ciekawe prezentacje. Dziękuję również księdzu Danielowi Budzińskiemu za przygotowanie relacji medialnej poprzez internet. Tutaj naszym klerykom, klerykowi Filipowi za tutaj część techniczną, klerykowi Przemkowi za przygotowanie naszej auli i wszystkim klerykom Gdańskiego Seminarium Duchownego za udział w dzisiejszym spotkaniu, w dzisiejszej konferencji, a także za pośrednictwem internetu studentom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A jednocześnie życzymy wszystkim dobrego wieczoru i mamy nadzieję na spotkanie na kolejnych edycjach naszych konferencji w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Szczęść Boże!